Cześć! Witamy Cię w podcaście Świat według Trzech. Zapraszamy Cię na przegląd informacji i podróż po tematach, które nas zaciekawiły, a na pewno poszerzą też Twoje horyzonty. No i jak tam emocje opadły? Jeszcze leci nutka, no czekaj. Jeszcze okay. nie opadają, jeszcze nie, jeszcze lecimy na tych emocjach. Witamy wszystkich! Siemano, Siemano. witamy wszystkich w normalnym temacie. Jeżeli myśleliście, że to będzie kolejny podcast o jakiejś organizacji, to nie u nas. W żadnym nie. wypadku, nie, Absolutnie, nie, nie. Za tydzień możecie jeszcze, jak będziecie, będziecie chcieli, to zapraszamy do posłuchania, bo będzie to jeszcze tros troszeczkę dłuższy odcinek i wydaje mi się, że ciekawszy niż pierwszy, albo inny po prostu, ale w tym tygodniu wracamy do naszego normalnego trybu działania. E, dziękujemy wszystkim za komentarze, za lajki. Fajnie, że piszecie, mimo że byliście w tej grupie, nie olewacie, piszecie, że to, co mówimy, nie jest bajkami z mchu i paproci. Motywuje nas to do dalszego przygotowywania się i do działania. Nagrywamy z nowego studio. Tak. Więc miejmy nadzieję, że ten dźwięk zobaczycie. będzie o wiele, wiele lepszy. A oczywiście będziemy pracować ciągle, żeby był idealny, ale nie ma nic idealnego, więc nie oczekujcie, kurde, bananów. Dążymy na do doskonałości. Raju nie będzie. Raju nie będzie. Jednak ja ze swojej strony też bardzo dziękuję. Jakoś tak to było jakieś pierwsze moje wynurzenie na temat świadków w internetach i poczułem, że jest spoko. Ale potrzebowałeś takiego, żeby ktoś ci napisał, że. Nie, nie, masz nie, nie. W ogóle, w ogóle się nie zastanawiałem, jaki będzie jakie No będzie bo znasz prawdę, to jakby. Tak, więc czułem, że opowiadam tak. o tym, co jest, więc nie było tam kombinacji Dokładnie. w żadnej głowie. Także, Ale wiesz. Taki klimat, jak słyszysz, że spoko też tak miałem, w ogóle miło się słuchać. Szczególnie, że to było dużo prywaty i, i, i dużo różnych takich. Za tydzień będzie jeszcze więcej prywaty. Także e, witamy wszystkich nowych słuchaczy, nowych subskrybentów, ale... Miejmy nadzieję, że, przepraszam, że zostaniecie z nami nie tylko dla samego tematu świadków. Bo jeżeli chcecie zostać tylko dla tematu świadków, to możecie już odejść, bo tu <grym> będzie jeszcze jeden odcinek i to wszystko, bo absolutnie nie, nie planujemy, żeby ten podcast był e, większym... Monotematyczny. Tak, nie, nie, absolutnie, absolutnie. Ale o czym nie. dzisiaj? O czym dzisiaj? E, ja skończę na temat poczucia humoru i jego granicach. Ja będę mówił o tematach, które bardzo lubię, czyli o paliwach, paliwach syntetycznych. A pierwszy będzie pan A ja troszkę Marcin. pociągnę temat y, naszych klimatów sekciarskich, ale też rozciągniemy go na, nie na tylko na sekciarskie, czyli zacznę od tematu filozofii życiowych. Umów ze, sob ze sobą, czyli rzeczy, którymi żyjemy, może czasami podświadomie, podświadomie które, w które wierzymy i które mają na nas wpływ, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale jedna zasada. Nawet Tylko. jeżeli chcecie się odnieść do swojego życia sprzed pięciu lat, nie używamy żadnych słów. To nie jest odcinek, o tych tam. Nie, nie, Dobrze, nie. nie. Wojtek? Oczywiście tak, spokojnie tak. możecie mówić, e, jako opowiadać historię, ale. Nie o, używamy słów. Ale nie używamy słów. Nie. Na Do, migi będziemy mówić. Na migi, zaczynamy. Podcast na migi, wideo będzie o za, za w grupie z Miko. Wojtek, i złamałeś. złamałeś. Złamał, złamał. złamał. Dobra, słuchajcie, to ja teraz będę po kolei, mam to wypisane z 14, 15, pewnie ich jest milion więcej. To jest troszeczkę mhm. nawiązujące do tego tematu Twojego błędy poznawcze. Mhm. Jest to blisko, często się to łączy ze sobą, ale jak będziecie czuli, że widzicie jakieś tematy, które, które wam się kojarzą z głowie z tym, to oczywiście też rzucajcie. I przy każdym podpunkcie wrzucimy dyskusję, czy czujecie, że coś takiego w waszych głowach się pojawiało, czy też nie, dobra? A, zainteresował mnie. Um, no to punkt pierwszy. Ja się do tego nie nadaję, nie potrafię tego. Mamy Chwilę... odpowiadać? Czy... Tak, czujecie? I teraz tak, mhm. pada, pada takie zdanie, no nie? Czy w swoich życiach e, macie takie sytuacje, w których... Bo to jest filozofia, która mówi... Nie, nie nauczę się tego, nigdy tego nie robiłem po co, na co albo nie jestem do tego stworzony. No to ja tak mam, że pewnych rzeczy nie robię, bo szkoda mi marnować swojego czasu na uczenie się pewnych rzeczy. Jak mogę na przykład komuś zapłacić, żeby coś tam zrobił. No to tylko w takim sensie rozumiem. Jeżeli by coś mnie interesowało na poziomie wejścia w to i nie wiem jakoś spędzania wielu godzin, to moim zdaniem nie ma nie ma nie ma słów, nie nadaje się do tego, nie, nie istnieją. A miałeś coś takiego, że zacząłeś się uczyć i byłeś dziwiony, że w ogóle jesteś ogarnąłeś to? No ze śpiewaniem, w sensie jak chodziłem, jak chodziłem na lekcje śpiewu, no to miałem takie przeświadczenie kiedyś, że trzeba, trzeba mieć talent czy jakieś tam mhm. zdolności, a absolutnie zauważyłem przez te x miesięcy, że jak najbardziej na przykład swój głos można, można trenować. Już, już tego nie robię, ale no właśnie nie wiem, czy jest, taka, jest takie miejsce, gdzie ty się do czegoś absolutnie nie nadajesz. No nie wiem, dobra, jeżeli masz metr pięćdziesiąt, nie będziesz koszykarzem NBA i to trzeba jakoś skrosować z rzeczywistością, ale mm -hmm. w takich sytuacjach typu chciałbym nauczyć się rysować, malować, śpiewać, chciałbym przebiec maraton, Chciałbym nagrać podcast, chciałbym cokolwiek. Mi się potrafię wydaje, pływać. że. Co? Nie potrafię pływać. Nie pot... O nie, no to, to już każdy. Pot... Znaczy to jest absolutnie do nauczenia. No, tak, ale, ale tak, takie ale wyższe, wiesz. w cudzysłowie, mhm. wyższe rzeczy, typu, gdzie ludzie, inni ludzie przypisują talent mhm. tym ludziom, to myślę, że 95% to jest praca. Czarek? No, nawiązując do, do naszej prywatnej historii, do przeszłości, to jednak jest taka blokada, że nie nadaję się do tego po prostu z góry oceniam swoje możliwości, ale zauważyłem, że ha, 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 z wiekiem zaczynają mnie interesować inne rzeczy. Wiedziałem, że się Wojtek <laughs> zaśmieje, ale spoko, mam na to margines. Zaimplikowałeś, że będę się śmiał. Pierwszy lepszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest zainteresowanie ogródkiem. Uprawą roślin, mhm. hodowlą czegokolwiek. To jest takie wesołe. No. Ale, ale, ale tak. To tak. jest ja masz... ja właśnie dokładnie to, <laughs> no, co pielisz w ogródku, mhm. jak nie. ja nienawidziłem, pielenia w ogródku, czy dbania o to wszystko. Natomiast od jakiegoś czasu mam zajawkę, żeby, żeby to robić. Coś tam posadzić sobie, wyhodować, yy, samodzielnie zrobić, i sprawia mi to przyjemność. I kiedyś ja mówiłem, Przecież ja się nie nadaje do tego, ja nie jestem żadnym ogrodnikiem. Tak, zmieniło mi się tak to. Znałeś, że nie nadaje. Tak, w I sensie, ja nie nienawidzę taki... tego. Okay. A teraz mi się to zmieniło. Uh -huh. Mówię z czasem, czy uh -huh. tam z podejściem. Uh -huh. I y, te pytanie, które ty zadałeś, y, na przykład i odnośnie wody, lubię wejść do wody, ale nie lubię pływać, bo się nie czuję komfortowo w tym żywiole. Uh -huh. y, potrafię to zrobić. I, I jest coś takiego, że mam, mam wewnętrzną niechęć do pewnych rzeczy, uh -huh. ale mam nie wiem, nauczyłem się jakiegoś takiego dystansu do tego, że a może przyjdzie czas, że mi, że mi dana dziedzina, czy dana yy, umiejętność wkręci się i ja będę chciał to robić. Czyli w przy, przypadku tego robienia ogródka, czy sadzenia roślin, mam taką zajawkę i sprawia mi to przyjemność. Gdybym miał to robić na siłę, absolutnie nie. No tak, jak najbardziej. E, ostatnio rozmawialiśmy z naszym ziomkiem odnośnie szklarni. I on tak zafascynowany o tym opowiadał, gdzie ja też jestem daleki od ale jest ziomkiem. grabek. Z super ziomkiem. Ale on to zaczął opowiadać tak m, inspiracyjnie, w ogóle to jest, tak nie wiem czy macie, że jak ktoś opowiada z czymś bardzo zajarany jakimś tematem, to nagle e, w głowie się otwierają jakieś takie klapki. Kurde, to wcale nie, tak jak ty ze śpiewaniem ty to wcale nie jest takie. Że musisz w sensie mieć. Widzisz, tonę, że możesz. Że widzisz, że możesz, ale jest bardzo mocne, często obwarowane w ogóle chęć. Wydaje mi się, że przez czas, wynikający z poświęcenia tego, żeby to było dobre, no nie? bo oczekiwania zawsze mamy takie wysokie, że ja się tego nie nadaję, bo spróbowałem raz i, i dupa, no nie? i nic mi nie wyszło. No Właśnie to jest chyba największy problem tego, że ludzie chcą wszystko teraz, zaraz. A jeżeli posłuchasz sobie wywiadów Właśnie z piosenkarzami, z, ze sportowcami, z aktorami. Tam jedyne, co się przewija, to po pierwsze to jest zaczęcie w mhm. ogóle. To zacząć to jest, to jest pierwszy, największy krok. To nie jest tak, że ludzie, których oglądacie na YouTubie, w telewizji, to oni się urodzili, w ogóle byli gwiazdami. Tak, tak, to tak, wczoraj tak. rozmawialiśmy o, o pewnej piosenkarce, że jaki, jaką piosenkę nie wypuści, to jest hit. Ale to jest trochę takie zakrzywianie rzeczywistości, bo ona wydała tych piosenek. 200, których nie znasz, tak. a dziesięć jest hitem, 10 ale gdyby nie zaczęła, i właśnie to, o czym gadaliśmy z trzy tygodnie temu, wyjście z tej strefy komfortu, to, to Czarek mówił, że ja się nie da, ja, ja się nie nadaję i tak dalej, to jest y, największy killer y, jakiegokolwiek Rozwoju, postępu. Tak. Bo ci wszyscy ludzie, którym się udało, oni nie są lepiej, oni nie są inni od ciebie. Tak, tak Oni się tak. mierzą z tymi samymi myślami, mają ten sam brak talentu w cudzysłowie, tylko wiesz, jaka jest różnica. Oni po prostu zrobili pierwszy krok. I robią go dalej. Ale to jest mentalne nastawienie. Tak, tak. To tak. jest ukierunkowanie, tak, że chce tak. co, coś zrobić, tak? Mówię sobie, kurde, co ja sobie wmawiam? Mm -hmm. Spróbuję tak. tak. No to, to wiecie, to trochę o, wychodzi spróbuję z Spróbuję te... chociaż. Dokładnie, to jest to. Mi to się tak bardzo podoba w zdaniu typu nie czegoś nie potrafię, tylko odwrócić tą filozofię na jeszcze nie wiem jak to zrobić. No to tak jak wszyscy ci kołcze mówiły o tym, jak okay. dziecko się przewraca, to jak się przewróci to nie leży na ziemi, tak? Do końca życia. Tylko wstaje... <laughs> Później się przewróci, trochę później, później coraz rzadziej się przewraca, ale po prostu robi. Ale wiadomo, że jest trudno, szczególnie bo my też zaczynaliśmy ten podcast, i na razie uważam, że to jest w takim fazie ciągłego przewracania się i wstawania. Ja myślę, że ta faza będzie trwała tak długo, jak będziesz to robił. Tak, tylko że przewrotki są rzadziej już w twoim życiu. Ile razy się przewróciłeś jako dorosły? Miliard. A no... jaki byłby sens y, nagrywania tego podcastu, jakbyśmy stworzyli idealne dziecko? Byś nie nagrał nawet. Jednak byś nie byś nie nagrał nie jeden odcinek nie ma i opcji. był w ogóle... I, I co dalej? Jaka przyjemność tak, z tego? Tak, tak. No, może trzeba czuć, że my zobaczyliśmy, podoba nam się, stwarza nam to przyjemność. Wy mówicie, że wam I jeżeli się jeżeli nawet powiemy za rok, albo że już inny, tego nie, nie. czujemy... No? To jesteś mądrzejszy, bo wiesz, że ty w sumie jak ktoś cię kiedyś pyta za 5 lat ja chciałbym coś tam zacząć robić, i ty, mówisz, ty zacznij robić, to nie jest takie trudne. No? Dawaj dalej, jadę dalej. Muszę być bogaty, nie będę bogaty. I w kwestii filozofii, dlaczego nie ja? No, ale to już kwestia tego, czy bycie bogatym jest jakąś taką wielkim celem, no, i dla nie, wielu nie, jest, jest tak, jak najbardziej. Okej, okay, no niektórzy podejmują decyzję, że oni nie będą bogaci, Albo że dla mnie. No okej, okay, no, że nie oni, nie? nie, nie oni. Że, że nie my, że nie, nie ja, mnie. że tak. ja mi się to nie należy. Zobaczcie, nie miałem, czujecie miałem takiego. Ostatnie, takie miałem zdanie? ostatnio takie przy jakiejś okazji i ja sobie coś takiego powiedziałem, że ja to nie. I tak później drugie no? zdanie no. zaraz Wojtek powiedział w głowie, a dlaczego to nie? No, dlaczego to jesteś gorszy? Mm -hmm. W sensie ci ludzie, którym się udało, nie są lepsi. Oni nie są inni. Nie są inni. No. Tylko to jest za mnie takie często rozpierdzielające system. Ci Okej, okay, no niektórzy się urodzili mają trochę większy start. No, większy musisz... poziom talentu, jakkolwiek go na tak? Tak, tak. Ale są pewne czynniki, które uwarunkowują to, w jaki sposób y, jesteśmy. Y, Zdolni robić pewne rzeczy, czyli padł tutaj pomysł, nie wiem, bycia koszykarzem i masz metr 50. No, z zasady jesteś wykluczony, żeby tak, być ko tak. koszykarzem, jak masz metr 50, ale to nie oznacza, że jesteś na straconej pozycji, bo zupełnie co innego możesz robić. Bo możesz Oczywiście. być ekspertem koszykówki, możesz znać wszystkich zawodników, możesz znać sposób rozgrywania tego, możesz być mega gościem ogarniającym całą ligę i dobrze obstawiać ale nigdy, kurde, nie grać w tego kosza, nie? Z tym kołczem. Ale to trenerem, jest też kwestia nie? podejścia. Tak. No i to jest kwestia takiego y... realistycznego podejścia, tak? No bo jak ja bym chciał teraz powiedzieć, o, ktoś mówi, o, oni mówią, że jest wszystko, ale no to niech będą astronautami. Nie, okej, okay. pewne rzeczy, nie wiem, żeby być dobrym tenisi, tenisistą, musisz grać od dziecka. Musisz. Nie przeskoczysz w no, Nie tego. przeskoczysz tych wgranych no już już ruchów twojego ciała. No nie? że być masz... bokserem, no nie wiem, Anthony Joshua jest jednym z niewielu przypadków, gdzie koleś zaczął trenować mając 18 lat i był mistrzem świata, ale w większości musisz zacząć to robić w wieku tam, nie wiem, 13, 14 i tak dalej. Tylko jak rozmawiamy, powiedzmy, no widzimy w jakim wieku osoby nas słuchają. To jest zazwyczaj tam 28 mm -hmm. do 35 albo i nawet więcej. I na tym poziomie oczywiście. Ja, ja sobie teraz nie powiem, że chciałbym być astronautą i będę robił wszystko, żeby nim być, bo jest bardzo mały procent szans, że to się spełni, tak? Wojtek będzie na księżycu, no. Rozmawialiśmy Marcin tam w którymś momencie o, o robieniu podcastu, prawda? I sfokusowaniu się na coś. No, tak. Ja mam, ja mam coś takiego, że e, lubię popróbować różnych rzeczy i sprawdzić się, czy mi to leży, ale sam fakt, że ja spróbowałem zrobić to i na przykład mi wystarcza to, że ja spróbowałem, że robiłem to i to w życiu. Przykład. Nigdy się nie spodziewałem, że nauczę się jeździć walcem gdzieś tam za granicą. To jest śmieszne. Jak uh -huh. Praca jak każda inna, ale nigdy mi do głowy nie przyszło, że ja będę posadzony, że będę operatorem, że będę znał procedury, technologię i tak dalej. I to jest też kwestia nastawienia, i to też mi daje jakiś tam rozwój wewnętrzny, czy, czy poczucie tego, jak nie wiem, kierować pojazdem. To jest może błahe, nie? ale to jest, to jest 3D. Tak samo bycie pilotem. Raz pilotowałem samolot, zwykły taki, wiesz, nie pasażerski uh -huh. ja wiem, ehm, Mam nadzieję. Kurde, ale nie, wiesz co, poczucie jak jedziesz samochodem, to jest 2D, a jedzie, lecisz samolotem, uh -huh. to jest 3D, ale to rozwija, to uh -huh. doświadczyłeś tego i wiesz, że mógłbyś się w ten sposób rozwijać, no, każdy ma swoje lata i swój czas na to, nie, ale, ale to jest ta zajawka, że kurde, spróbowałem i wiem, czym to pachnie, czym to smakuje, ale to jest, no, ja tak mam. To ten, jest to, świetny to... przykład z tym walcem, bo myślę i to myślę, że większość osób się odniesie, bo większość pewnie ludzi ma prawo jazdy. Jak zaczynasz iść samochodem, jeżeli nie miałeś niem nie kontaktu od dziecka, że tam ojciec pozwalał ci mm -hmm. prowadzić i tak dalej. Na przykład dla mnie to była abstrakcja. Ja nigdy nie rozumiałem tam skrzyni biegów, tu jakieś sprzęgu i tak dalej. I wiesz, idziesz na ten kurs, uczysz się jakiegoś parkowania do tyłu, które jest w ogóle abstrakcją, wiesz, nic ci nie wychodzi. A na przykład za pięć lat może być kierowcą tira, który kurczę całego tira gdzieś tam parkuje, nie? Tylko jest kwestia tego, żeby przy tym pierwszym potknięciu nie dać sobie wmówić, że to jest takie ciężkie, tylko pomyśleć, milion osób na świecie to robi. Mhm. No, i tutaj wracając do tej filozofii, czy być bogatym, czy nie być bogatym, to wiadomo, każdy decyduje jak chce. Jest to często taka filozofia, która mocno wytycza twoje cele. Niektórzy podejmują taką decyzję za młodego dzieciaka, czyli taka umowa ze sobą, że oni będą bogaci. Na przykład byli wychowywani ostatnio z Kawulskim. tym mm -hmm. wywiad słuchałem, i on mówi, że on za młodego wziął sobie do głowy, stanął i powiedział nie ma opcji, żebym ja był biedny. Zrobię wszystko, żebym był bardzo bogatym człowiekiem. No i jak widzę dzisiaj... E, ale słuchasz go teraz i myślę, że y, by nie dzisiaj, miał takiego... I dzisiaj, nie, nie miał tak, takiego. dzisiaj już mówi, że ta umowa ze sobą, ta jego filozofia, którą wgrał sobie jako młody chłopak, mówi, że no e, niosła za sobą duże piętno, no nie? Dużo różnych decyzji błędnych, ciągłej gonitwy, a teraz dużo stresu, bo teraz już ma dużo pieniędzy, ale Ilość tych pieniędzy nakładzie na nim kolejną presję, że musi nimi obracać. Oczywiście. Nie wyciągnąłby tej lekcji. Tak, nie wyciągnąłby tej lekcji, gdyby nie podpisał ze sobą tej umowy. Mi się to bardzo podobało w ogóle takie podjęcie tej umowy ze sobą w niektórych kwestiach, że dobra, tak jak my podliśmy umowę, że robimy ten podcast do momentu, kiedy wszystkim nam się to będzie stawiać sprawiać przyjemność, i mi minimum rok, żeby przynajmniej mieć jakiś statystyczny punkt od. od Odniesienia, żeby mieć do tego jakieś wrażenie, czy to nam idzie, U -u. czy nie. A później stwierdzimy dalej. No nie? nie będziemy na siebie nazywać no, takiego bata. Ale, ale mamy plan na to. Ale mamy plan, konkretną umowę między sobą i, i jedziemy dalej. To ja już I... wykorzystam. Panie Maćku, zapraszamy. A, no właśnie, pana Maćka trzeba będzie tutaj ściągnąć. E, dobra, e, ty inni są ważniejsi ode mnie. W sklepie i teraz uwaga, e, idziesz sobie do sklepu. To chyba, którą z was mówiłem, i stoi za tobą babcia lat 70 i macie tyle samo e, zakupów, nikt nie cierpi, każdy ma w wózku i babcia mówi do was: e, No to co pójście, babcie, co robicie? Ona to mówi? Tak, ona do ciebie mówi. Zależy pewnie od dnia, no. Pewnie jest z zasady, bym powiedział, że tak. Bo ja nie, nie mam takiego mhm. pędu życia i. No, ona, Jeżeli już mam... Ale ona ma. No, okay, no właśnie, no to, rozważmy dwa... Nie, dwa. no to, ale to już nie, no. nie, to absolutnie mnie już... No, no nie, no nie, jeżeli, okay, ja po, jeżeli ja podejmuję tę decyzję, to tak nie doszukuję się, czy ona się śpieszy, wiesz, na złotopolskich, czy coś. No nie, Z no, zasady no, bym no. pewnie tak, ale nie zawsze, bo jakby... A dlaczego mam czuć się winny, że starsza osoba stoi za mną i ja też mam zakupy i stoję w kolejce? Nie, to, to jest no, no A to tak? nie jest poczucie winy u mnie, no, żebym przypuszczał. No właśnie, no to, nie, no, ty, to nie jest mój obowiązek. Typu, try, ty ją wpuszczając traktujesz ją ważniejszą niż siebie. W pewnym, nieprawda. W nieprawda. No ja tylko ją, nie, tylko ją wpuszczam tylko dlatego, że ona dłużej żyje ode mnie. To jest jedyne, mm -hmm. jedyne co mi w głowie siedzi. Oje, to ty będziesz no tak. teraz wchodził przed kolejkę przede mną? Bo dłużej ode mnie? <laughs> nie, to, no, no dokładnie. No, to jest, nie to jest A, takie no. myślenie. Tylko y, no, nie przepraszam za to, co powiem starsi ludzie mają więcej czasu i więcej czasu spędzają w sklepie i mnie czasem to irytuje, że oni są wolniejsi, bo mają czas i stoją się, zastanawiają, okej, okay, w porządku, tylko to jest też mm -hmm. poszanowanie czasu innych, bo ja na przykład jestem w gonitwie, bo mi się spieszy i tak dalej. Ja nie mówię, że jestem lepszy, że, że to jest człowiek gorszy, że muszę no. go w, w jakiś sposób, nie wiem, poniżyć czy coś, ale, ale to też oni nie zauważają takich rzeczy, więc ja bym nie tak, wpuścił. Tak. Ja kiedyś zawsze miałem na sobie takie, że no, traktować ludzi... Szczególnie tych starszych trochę ze względu na szacunek i respekt do nich, jako takich wyższych od siebie z wielu pozycji jest, są, ale z perspektywy czasu niczym się nie różnimy tak jakby. No okej, okay, im zostało go mniej na tej planecie, mi więcej prawdopodobnie, chociaż oboje możemy wyjść wyjść na zewnątrz statystycznie i nas. Czy i... naprawdę w, ty, w tym przykładzie będę najlepszym człowiekiem, bo ja mam... Ale dlaczego najlepszym? Nie, bo mam coś takiego. Nie, w... okej, okay, no, no właśnie, nie, nie najlepszym, no. ale w takim sensie, że jeżeli bym nie miał gonitwy, to mam bardzo duży margines do, do ludzi starszych. I tak, jak na przykład, ktoś by jakiś tam młody ham popychał mnie wózkiem i tak dalej, to bym szybko zareagował. A na starszych ludzi, no bo jakby chciał. Może to wynika z tego że nie chciałbym, żeby na ktoś moją babcię tak traktował, mm -hmm. tak? nie szukam w tym logiki, no, absolutnie. Dobra, I to, dobra, co rozumiem. mówi Czarek, 100% racji, prawdopodobnie ci ludzie się nigdzie nie śpieszą. Ważne miejsce, jak, nie wiem, 30-latek, który o 6 wyszedł z domu, zawiózł dzieci do przedszkola, musi je odebrać i tak dalej. Mm -hmm, mm -hmm. I absolutnie nie oceniam teraz, czy ktoś by wpuścił, czy nie wpuścił. Mówię tylko o sobie, że mało jest u mnie w życiu takich przypadków, gdzie naprawdę to, że jakaś babcia by przede mnie weszła, by coś zmieniła, ale to głównie chodzi o ten wiek jakiś szacunek i absolutnie nie mówię, czy to jest racjonalne, logiczne, tylko po No dobra, to jeszcze inny mały przykład. Tobie, Wojtku i Tobie, Czarku, podoba się ta sama dziewczyna. A to u nas nie ma takiego problemu. No to no wiem, ale zał no, hipotetycznie... No? Nie. E... no to walczymy o swoje. Co robicie? No, w... Robiłbym to, co uważam za słuszne i bym nie brał... Czyli, no, no bo to jest też, wiesz, filozofia, często inni są ważniejsze od siebie, i wiele jest osób takich, którzy powiedzą: Dobra, ja odpuszczam od razu. Nie, no nie? tylko podajesz przykład tych ludzi starszych i dla wiem, mnie to wiem, jest, jakiś wiem, taki ten, no ten, Ale przy takich, nie wiem, czy w takich, gdy uważam, na przykład, że z szarkiem mamy równe szanse w czymś, już nie chodzi o te, powiedzmy, dziewczyny, tylko o coś, mhm. i każdy może tyle samo jakby zyskać, gdy wygra, no to ja bym szedł po swoje, absolutnie. Myślę. No to... Myślę, że też bym szedł po swoje. No, oczywiście, nie szedł. po swoje, non-stop non analizując, jakie są moje szanse i sprawdzając mm -hmm, to. Mm -hmm. dopóki, dopóki bym nie stracił pewności siebie czy gruntu pod nogami, to bym trzymał swoje, ale jak już bym wiedział, że nastąpiły pewne czynniki, okoliczności, które mnie dyskwalifikują, mm -hmm. cokolwiek by to nie było. I myślę, że tak samo Wojtek bym wiedział mm -hmm. o Wojtku, że tak. Wojtka coś dyskwalifikowało, to ja bym jeszcze bardziej docisnął albo wiedział, że ja jestem zdyskwalifikowany, mm. to bym no. odpuścił. I to też myślę, jeżeli już rozmawiamy, trochę dygresja na temat jakiejś przyjaźni, to myślę, że każdy robi rachunek zysków i strat, co jest tak. dla niego ważniejsze, bo jakaś relacja, którą masz x lat, a jakaś która może się zacząć i nie wiesz, gdzie ona pójdzie, tak, no. to mi się wydaje, że każdy by jakoś tam. czy znaczy z naszymi mózgami, to troszeczkę inaczej by to wyglądało. Tak, na, chyba, na pewno niż... to wyglądałoby inaczej. <laughs> Słuchajcie, kolejna, w czym się urodziłem, w tym muszę umrzeć. Bzura. Absolutnie. To mi się wydaje, że to jest jaki największy błąd poznawczy. Czy w łonie matki. Wychodzenie, mhm. wychodzenie Mówi... z punktu, że ja się tu urodziłem, myślę tak i tak, wierzę i tak, i tak. No to statystycznie skończysz źle. No albo często bardzo źle nawet. No jak urodziłeś mhm. się w patologii, no to nie znaczy, że musisz tak, tam, okej, okay, tak. musisz często pewnie podjąć dużo więcej pracy, tak jak i wy, my musieliśmy podjąć pewną pracę, żeby nie umrzeć tak, tam, tak. gdzie żeśmy się urodzili, ale jednak jest takie przesłanie i często wiele ludzi w to wierzy. No to tylko jest wygodne. To jest oczywiście jest bardzo wygodne, no. Wiecie, co, ale tak... bardzo blokujące też. Taka myśl przyszła mi do głowy, że urodziłem się i muszę umrzeć w tym, znaczy, muszę umrzeć w tym, w czym się urodziłem, jest zaprzeczeniem, według mnie, jakiejś takiej filozofii życiowej, bo życie polega na zmianach. Życie polega na notorycznym przepracowaniu czy, czy robieniu czegokolwiek. Więc to ta, tak, jakbyś no. powiedział, nie wiem, urodziłem się, zestarzałem się w tych samych butach no. i umarłem, nie? I nic, i nic nie robiłem. Mm -hmm. to, to jest zaprzeczenie możesz... w ogóle celu życia, nie wiem, realizowania się. Jeżeli tak myślisz, to możesz, tak jak już kiedyś gadaliśmy, napisać swój nekrolog. No, od to razu już tak. zawczasu, bo nic się nie zmieni, tak? I bardzo blisko tego jest też zdanie, wydaje mi się, że 80. No nie, dobra, nie wiem, nie znam statystyk, ale tak jak często w ekipach, one często pada. Nie chcę być jak moi rodzice. Powiedzieliście kiedyś tak? Yy, nie, nigdy tak nie powiedziałam i nigdy tak nie powiem, bo moje życie to jest moje życie. Więc to już jest porównywanie się nie wiem. Ale no, bierze, to często to pada, no. Często no ale to, bo ta, dobra, powiedziałaś rodzice i to wnosi jakąś taką tutaj ładunek emocjonalny. Ja absolutnie nie chciałbym być jak moi rodzice, bo tak jak nie chciałbym być, jak ludzie, którzy mają teraz po 50 czy 60 lat, bo oni żyli w innej, w innej świadomości, w innym świecie w ogóle i nie chciałbym popełniać takich samych błędów, bo to tak samo jak, czy, dobra, byłeś Kary cielesne miałeś w domu? Dostałem potem. No właśnie, no a Dostałem. domyślam się, że teraz byś nie chciał. Jakby w takim sensie. Ale nie dlatego, że ja dostawałem. Po prostu Ale... nie, ja uważam, że to nie bo... jest. Ale wiesz mhm. dlaczego? Bo jesteś. W innym punkcie w innym naszej zrozumienia. zrozumienia. Zrozumienia, bo no. świat idzie do przodu. I w takim sensie, bo to, to trochę tak jak mówią, że wiesz, wybaczyć rodzicom za te wszystkie. Okej, okay, jak najbardziej, mm -hmm. ale też brać pod uwagę, że świat się zmienia. Zmienię, tak. jeżeli będziemy żyć o, ja robię tak, bo moi rodzice robili tak i to było okej, okay, no to ignorujemy fakt, że świat się rozwija i ludzie się rozwijają. Tylko teraz założenie. Moi rodzice robili źle, moi rodzice robili dobrze. Obojętnie jak jest. Nawet jakby moi rodzice robili dobrze. Albo nawet źle, nie ma to znaczenia, bo ja nie chcę powielać tego, co oni robili dobrze i co robili źle. No ale powiedziałeś, ja, że, nie, że nigdy byś tak nie powiedział. No nigdy bym tak nie powiedział, bo ja, bo, bo ja żyję swoim życiem i to jest moje mm -hmm. życie, więc załóżmy, nie wiem, moi rodzice są miliarderami, czy tam nie wiem, mają najlepsze życie i w ogóle super high life. Nie chciałbym być tacy jak oni, dlatego bo to ja tworzę, to ja tworzę swoją rzeczywistość, to, to jest moje. Ja źle tak. przez chwilą zrozumiałem, no. że powiedział, że nigdy, by nie powie nigdy Czarek by nie powiedział, że chce, by że nie chce być? Bo właśnie teraz odwrotnie mówisz. Nigdy nie powiedziałbym, że chcę być jak moi rodzice. Czyli chcesz być kimś ok, innym. że hmm, to, to robili, okay. czy źle robili? Po prostu. po prostu jesteś czarkiem jedynym. Tak, dobrze, bo ja, bo ja źle zrozumiałem. Exit. Do, często to nakłada i też w pewnym sensie, myślę, że i u mnie też tak było, takie piętno, żeby na siłę iść gdziekolwiek indziej niż tam, co robili moi rodzice. No ja że on w ten wzor, sposób. W ten sposób, co nie? Według wzoru, bo jesteś... Na siłę, wiesz. Mój ojciec był bardzo surowy, to ja będę na Totalnym chillu i dzieci będą wychowane na, tak. e, na pełnej wolności. Ale często dlatego ta filozofia jest też taka e, z gwiazdą, no nie? że trzeba uważać, w jakim kierunku się idzie. Ten no. czarkowy tutaj powiedziałbym, jest taki właśnie znaleźć swój własny. No tak, nie? tak, tak, jak najbardziej. E, brać, do, brać dobre i e, korygować złe. Tak, tak. Słuchajcie, wyjść za mąż, ożenić się, zbudować dom, spłodzić dziecko. Absolutnie nie. Filozofia życia jest to jakaś filozofia, bo to jest bardzo, bardzo skrócone bardzo skrócony opis życia człowieka, jak mógłby wyglądać według pewnych schematów społecznych. Nikt nie mówi, że to jest złe, robienie czegokolwiek z tych rzeczy, ani nikt mówi, że jest złe nie robienie żadnych z tych rzeczy. Wszystko zależy od człowieka, tak, ale z... tak? jak, tak, jak tak. chce pokierować, nie wiem, swoimi tak, krokami. Czy... Moim zdaniem nie można Skato, skategoryzować 8 miliardów ludzi jedną drogą. No nie, ale jest taka no jest taka nie, no, historia, zakładam, która... Że, zakładam, że jest, bo jak ktoś mi, która spotyka, mówi, oj, o, jeszcze nie masz dzieci, czy masz 30 coś, lat i nie masz swojego mieszkania? Ale to jest takie straszne... Znaczy dobra, to nikogo nie obrażając, bo jakby każdy człowiek przeżywa swoje życie w jakiejś tam swojej świadomości, robi wysiłek taki, jaki A. uważa, czy jaki mu pasuje, ale absolutnie to wracając do tematu sprzed tygodnia, im jakby szerzej patrzę na życie, tym coraz mniej rzeczy mnie szokuje, w sensie, że ktoś chce pojechać do jakiegoś kraju tak, tak, i podążać tak. za, za czymś, co ja uważam absolutnie za głupotę i to taką skrajną, to teraz se tak myślę z perspektywy, kurna, no jak... Ktoś widzi w tym szczęście, widzi w tym jakiś sens, abstrahując od y, szkód takich pobocznych, które może Aha. tym wyrządzić, no tak, to, tak. to jakby kto, kto nam powiedział, że każdy musi tak samo żyć? I wracasz, wiesz, do szkody zewnętrznej na kogoś, ale pytanie: kto jest w Twoim życiu pierwszy? Czy Ty? i myślisz sobie, tak mnie ciągnie jakaś decyzja i ja sobie chcę ją to zrobić. Okej, okay, może mój bliski, może moja mama, no nasi rodzice bardzo niechętnie podeszli do naszych, do zmian, naszych życio zmian życiowych i powiedzieli, ja, że zmarnowaliśmy ja. im życie. No. E, w pewnym sensie, że oni tyle na nas zainwestowali, a my nie dość, że robimy totalnie coś innego niż nasi rodzice, mamy... To jeszcze odwrotnie. To jeszcze odwrotnie i e, tak. No i tu chyba jest taki sens trochę człowieczeństwa, że każdy sobie Zostaje ze swoimi myślami i sobie myśli, czy w którym momencie musimy powiedzieć stop robieniu dobrze komuś. I każdy myślę, że tą metróweczkę będzie miał jakoś inaczej, bo jeden... Weźmie ślub kościelny, żeby mama była zadowolona, tak. drugi tylko pójdzie do kościoła na coś, a drugi w ogóle, trzeci w ogóle nie wejdzie tam, już tak mhm, a propos tak, tego no. religijnego przykładu. No i myślę, że ile ludzi i ile historii, ile przemyśleń, bo wiecie, my, my patrzymy na wszystkich oka przez, pr przez pryzmat siebie. Ja siebie Swój tego własny. uczę, że yy, to tak jak ten błąd poznawczy klątwa niewiedzy. Ja mówię, a ja bym tak nie zrobił, no bo ja wiem, że to, to i to i tamto. No, ale ktoś może tego nie wiedzieć. I to jest, ta, to jest ta, dla ta, mnie ta. najtrudniejsze właśnie zakładać, że ty, no nie każdy akurat się tym interesuje, czy tym, i tak samo jak ktoś patrzy na moje decyzje w pewnych sprawach, ja mogę nie mieć takiej wiedzy jak on i on tak, sam tak samo myśli o mnie, że jak on mógł zrobić to, to i to, skoro to, i to, i ta, tamto. Tak, tak. Słuchajcie, to teraz dwa ostatnie, yy, czarku. Miało być 15. Yy. <laughs> A jest ile? Jest 13. No, trochę przeskoczyłem, bo czułem, że się rozkręcałem dyskusję, więc um, odpuścimy. Ale teraz przygotowałem takie pod was dwie filozofie życiowe. Czarek, e, zaczniemy od siebie. Muszę mieć zawsze jakieś oszczędności. Wiadomo. <grym>, Czyli wiadomo. Jest taka, I teraz jest taka książka, która nazywa się. E... Ja nie będę nic mówił, bo zaraz będzie o mnie, także Czarek, broni się. <grym, <grym, no, już... <grym>, Zero oszczędności, wszystko inwestuje w siebie. Zero oszczędności, tak. wszystko inwestuje w siebie? No? <grych> <grych> Dobrze, pues, no? Nie. Jeżeli żyję w systemie, który mm, zmusza mnie w jakiś sposób do posiadania środków materialnych, ja nie mówię, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, ale jeżeli żyję w systemie, który jest regulowany przez środki finansowe czy przez status posiadania, to ja wewnętrznie czuję się bezpieczniej, jak mam gdzieś jakiś backup. Jak mam mm -hmm, gdzieś, mm -hmm. gdzieś coś odłożone okay. i nieważne, czy ja to wykorzystam kiedykolwiek, czy jest to, ja kiedyś podawałem taki przykład, jakieś tam, nie będę teraz o tym opowiadał, bo to jest długie, ale jak ja mam jakiś taki dodatkowy, dodatkową bateryjkę, która w razie czego mnie zasili, ja się czuję wtedy bezpiecznie. Mhm. Mm no to, w tym systemie. to łączy się bardzo mocno, czyli u ciebie oszczędzanie łączy się z tą filozofią, muszę być bezpieczny. Oszczędzanie, czyli załóżmy, to jest, ci daje bezpieczeństwo. Tam, załóżmy, mieszkamy na Ukrainie i wiemy, że wybuchnie wojna. Mhm. Rozpierdzielone jest wszystko. Mam, załóżmy, nie wiem, 5 gramów złota, które mogę sprzedać mhm. i dzięki temu mogę zabrać swoich bliskich i wyjechać gdzieś indziej. Żeby, żeby przeżyć I ekstremalna sytuacja mm -hmm. pierwsza No która właśnie, która się mowy, może się nie, nie wydarzyć. W, I to jest ten bok, że ja wiem, że ja sobie ja wiem, że bez tych zło, bez tego złota bym sobie poradził i jakoś bym wiesz wyjechał, mm -hmm. ale mam gdzieś coś takiego, że ja pach podejmuję decyzję i mogę coś zrobić, Jasne. mogę to jest taki mój koło ratunkowe, cokolwiek takiego, że jakbyś wiedział, że inwestując w siebie Pół roku przed wojną, wkładając wszy wszystko w jakiś projekt, mm -hmm. wszystko, wszystko. Pół roku dalej byłbyś w ogóle w zupełnie innym miejscu. Żebyś musiał no, tak? poczekaj, to no, I teraz no. ja jeszcze rozszerzę ten przykład. Znaczy to tylko y mówię dlatego, że właśnie nie ma dobrej drogi. Nie ma. Bo to jest gdzieś. Tak. Y kwestia, ile ryzyka podejmujesz. No to, to, to pytanie tak, tak, było pytanie osobiste, było tak. Nie, oczywiście nie. I dlatego mówię, bo ja mam trochę inne podejście, ale to jest kwestia właśnie tego ryzyka. I nigdy się nie dowiesz, która droga była dobra, dopóki ten moment nie nadejdzie, Oczywiście, no po ale prostu. w kwestii tej, w tej książce ta historia była taka, że ten czas pomiędzy tam e, 19 a 30 lat, mhm. który często podejmujemy do tego, by oszczędzać nie wiadomo ile, ile pieniędzy, te same kwoty, które oszczędzamy i ciłamy, czyli na przykład zaczynając od jakiegoś zmywaka, to tak przy, mhm, później i. E, i odkładamy tam 100 dolców, no 100 zł, 200, 300, 500, jakbyś wziął te wszystkie pieniądze, zainwestował w swoją własną edukację, swój własny rozwój, to możliwości, które osiągniesz Pewnie jako fajnie. 30 latek, są x razy większe, niż te pieniądze, które oszczędzisz. Czyli miesięczny przychód. E, oczywiście, nie ma, nie wiadomo, no czy właśnie tak nigdy nie wiadomo. No, nie wiadomo. Jest... E, jednak jest to taką ciekawą, mi też filozofią, żeby. Mm, tego... I wywalić wszystką kasę? Tak, wywalasz. Nie, w nie, 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 wy, nie wywalasz. Wy, Inwestujesz w siebie. Nie, Ale nie wywalasz. Ale, znaczy nie, no Inwestujesz i, w siebie. To, co, co ci zostaje, to... zostaje, czyli wiesz, opłacasz mieszkanie, ale oczywiście, ciuchy tak, i tak dalej, I... ale zawsze zostawiam sobie. Ale nie, ten... nie, 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 Tu zostawiasz zero. No to nie, no to ja już. Czyli, że oprócz. tak powiem, ja już mam system, czy wyedukowałem się w jakiś sposób, albo nauczyłem się na podstawie błędów czy obserwacji, że zawsze muszę sobie zostawić to koło ratunkowe. No i właśnie o to chodzi, że jakby to jest jedna z filozofii życiowych i nikt nie mówi, która jest dobra, czy nie nie, 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 bo myślę, że wiele ludzi, którzy inwestowało, później by odszarkował. Czyli w tym oś, wiesz, byś siedział sobie w dżecie a, tak, i no. y, palił y, kubańskie. A to jeszcze a propos dwudziestolatków, y, to słyszałem ciekawą filozofię, no. że lata y, t, nasze lata dwudzieste w sensie od dwudziestki do trzydziestki to wszystko do śmietnika. Robić jak najwięcej i próbować jak najwięcej, bo ani, bo musisz. W wieku 20 lat nie wiesz, tłumaczy, mało jest osób, mało, które wiedzą, mało. co chcą naprawdę robić w życiu. Słucham, że ich rodzice bardzo dobrze wiedzieli. Albo ich rodzice <laughs> dobrze wiedzieli, ale to podobało mi się i to trochę nasuwa tych 20 latków. Yy, I też yy, wracając do poprzedniego odcinka, jakby to było moje największe zmartwienie, żebym spróbował paru rzeczy, mhm. bo życie zaczyna się po 30. Co? jak już trochę ogarniesz się i tak dalej. Ułożysz, tak. tak, tak. A to pytanie do Wojtka, co to było? U, uwaga, filozofia, muszę wszystko kontrolować. No. E, tak, tak, jak najbardziej. Nie, na to co znaczy wszystko? No, wiesz. Tak. No i ty to... wiesz, bardziej i to, niż... I to jest moje poczucie bezpieczeństwa. Czyli kontrola no, nad... skąd to się wzięło? To się wzięło, jak y, matka nas samych wychowywała, tak, mam dwóch braci... Mm. Tak sobie myślałem. Myślałem o tym, że jakby jak ja, nie, nie wiem, w pierwszej klasie podstawówki nie zrobiłem sobie kanapek, to byłem głodny. Mhm. Jak zapomniałem kluczy, mhm. to nikt mnie nie wpuścił. Jak czegoś nie zrobiłem, to tego nie miałem. I teraz i absolutnie nie jest to pozytywne, ale ja widzę, ja zakładam same najgorsze scenariusze i muszę mieć w głowie dla swojego świętego spokoju mhm. opcje A, B i C, jak coś się zjebie. Czyli e, podobnie tu widzę podobieństwo w tych w waszych historiach, to zrobię szybką psychoterapię. E, oboje wychodzicie z filozofii, że bezpieczeństwo wasze jest najważniejsze w tym momencie, bo czarka bezpieczeństwo wiąże się z jego odłożeniem, a twoje bezpieczeństwo wiąże się z tym, że ty masz wszystko pod kontrolą. Tak, myślę, że tak. Je jeżeli czujemy się bezpiecznie, mhm. obojętnie, czy to... Znaczy, jest to jest nas taka podstawowa taka, to nas... możemy zacząć tak. działać, bo jak czujesz się niebezpiecznie i niepewnie, to nie możesz podjąć tak, racjonalnej bo z, decyzji. Bo z tyłu głowy jest, masz, masz emocje. Tak, ale zobaczcie, ile ludzi uwielbia niebezpieczny tryb życia. Ja, jak ja słyszę, jak ja widzę że, czasami, że jak Wykowski tej... żyje, albo jak podchodzi, a jakoś to będzie... Chłopie, ja to bym się zajebał w głowie. Ja, dla mnie, dla mojej psychiki jest to wejście na Mount, na Mount Everest, myślenie, że a dobra, poczekam, zobaczę, co będzie. Moja głowa już już musi mielić. Mm -hmm, mm -hmm, I ja mm -hmm. tego bardzo zazdroszczę. Na przykład był tak, jest taki raper ten, ten typ Mes i on właśnie miał piosenkę y, trzeba było zaszyć dresiarzem i tam był taki tekst, że y, y, ponagleń za pożyczki nie wyjmuje ze skrzynki. To takie właśnie A, mm -hmm, mm -hmm. dobra, to będzie to jakby wiesz, tak, I tam, ja tam. to zazdroszczę tego. naprawdę. ja bym ojej, jak ja bym tak chciał. No to jest dla, dla jednych jest to wygodne, a czasami życie z taką osobą nie jest wygodne. Ja no myślę, nie? że ogólnie co do zasady to jest bardzo niewygodne, bo konsekwencje przyjdą. Pręd, I myślę, że później... Właśnie to jest słowo odpowiedzialność. Tak. W no. jakimś tam... Ale zaz, tak, zazdroszczę tak, tak, bardzo. Tak, rozumieniu. Zazdroszczę. Oczywiście, są pewne... Są granice to, nie? Każdej niebezpiecznej ja decyzji. Ale bardzo ludziom takiego. Wyobraź tych, którzy skaczą sobie w tych... Yy, no nie to takie fizyczne. Mi chodzi o takie. Nie, o takie... ale to się Wing też nakłada. Tak, Wing to też się nakłada w Winxu, wow. tak, gdzie ich, no wiesz, każdy skok jest 50 na 50. Albo no nie pamiętam. Tak samo, odpadnie. jak ja nie wsiądę na jakiegoś crazy roller bo ja myślę o tej śrubce, co odpadnie. Do siebie mam te zdanie. Właśnie, jakie jest pytanie do ciebie? Do mnie jest to zdanie, ale na nie usłyszycie odpowiedź za tydzień, ale to jest filozofia życiowa, która długo mi towarzyszyła. To jest moje życie się nie liczy, chodzi tylko o relacje z Bogiem. Nie, ja ci zaraz wyślę lepsze pytanie, bo od, Bogiem się nie ucieknie. No, ale to jest takie coś. O na, na za co, tydzień powiesz o tym. Na, za tydzień o tym powiem więcej, żeby tu nie wrzucać, bo mój czas się już skończył. To jestem ciekawy. E więc, więc tutaj zrobimy, e wskakujemy w temat. Tenatem. Kolejny. Także a, ja tylko zamykając swój e własny, analizując to i swoje życie, uważam, że warto e stanąć przed chwilą takimi różnymi filozofiami życiowymi. A, jeszcze poczekajcie, sorry, mój mózg wypluł mi moje zdanie, które na przykład było bardzo mocno. Muszę kochać szybko. Pod względem, że muszę od razu, to trochę wynika z tej organizacji, w której byliśmy wychowywani i tam chodzenia na randek, na randki, że spotkanie się z kobietą było dla mnie nie może być po prostu po czystą relacją będzie... towarzyską, tak, tylko tak. musiało oznaczać już e, wygenerowanie sobie tak wysokich uczuć, że wyjście z tą kobietą na kawę, już ja w głowie, nawet i nie znając, musiałem wygenerować sobie jakiś poziom uczuć do niej, e, idący w kierunku ślubu, małżeństwa i w ogóle życia z żeby mogła kontynuować dyskusję typu cześć, co u ciebie słychać, nie? I to jest, to to jest taka to, to filozofia... Jest, to jest ciekawe, że miałeś właśnie w głowie to, że w sensie motywacją, motywacją musiały, być, musiały być te myśli, tak, gdzie tak, będzie dalej, tak. bo inaczej nawet bo ci się inaczej, nie chce. Bo in nie, nawet nie tyle, co mi się nie chciało, coś czułem, że robię komuś e tak, krzywdę, krzywdę A, że no, ją to, wciągam w swoje są. życie... A, ale bez mojej konkretów, podejścia konkretnego, ja ją skrzywdzę w tym momencie, za, zawracając jej głowę. A to jest dobre pytanie, no. Ym, także, a wracając do tego, w filozofii życiowych, warto sobie czasami zapauzować i, i sobie popatrzeć, co, nie? co na mi targa i w którym kierunku. No, tylko te pauzy to tak wiecie, z czasem, nie? <laughs> Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, prosimy o ocenienie naszego podcastu i pozostawienie pięciu gwiazdek. Wesprzyj rozwój naszego kanału przez polecenie go swoim znajomym. Bardzo nam to pomoże. Dzięki. No dobra, to teraz y, temat troszeczkę z innej beczki, albo nawet baryłki. Paliwo <słuch> syntetyczne. Łach. Coś Wam mówi to? Spotkaliście się z takim y, terminem paliwo syntetyczne i w ogóle co to jest, z czym Wam się kojarzy? Z lotami w kosmos, z samolotami, odrzutowcami, jakimiś takimi tematami trochę bardziej skomplikowanymi? No, syntetyczne to wydaje mi się, że nie będzie chodziło o, o ropę, no bo jakby pewnie to nie, nie wchodzi w tę definicję. Wydaje mi się, że jakieś paliwo, które jest mocno robione gdzieś tam w jakichś laboratoriach. No dokładnie, bardzo dobrze, blisko jesteś. Ym, ogólnie cały przemysł opiera się na węglowodorach. Węglowodory odpowiednio obrabiane są nośnikami energii na pomysł e, produkowania paliwa syntetycznego e, i te technologie e, wpadli już Niemcy i to ma około 100 lat i jest to bardzo proste. Żeby wytwarzać paliwo z węgla, e, no to był tam około 1912 rok, wpadł e, profesor Friedrich e, Bergius, oczywiście w Niemczech. Po przegranej I wojnie światowej Niemcy zaczęli się zastanawiać nad uruchomieniem produkcji syntetycznej benzyny. I pierwsze instalacje przemysłowe instalowano blisko kopalni węgla, a na pełną skalę e, cała rozbudowa ruszyła w latach 30. i kiedy Adolf Hitler zaczął się przygotowywać do e, II wojny światowej, no jednak po powstaniu 14 wielkich wytwórni paliw syntetycznych pokrywały one jedynie 30% zapotrzebowania armii trzeciej rzeszy. No bo wiadomo, Niemcy planowały dużą wojnę, chciały najechać na całą Europę, potrzebowali paliwa. Niestety dostawy, suplementacja tego wszystkiego nie starczały im, więc musieli coś wymyśleć. Ale temat powraca po stu latach. Temat powraca po stu latach ze względu na całą sytuację transformację energetyczną. Mm -hmm. e Według mnie jest to bardzo ciekawy temat, bo będzie to się wiązało z tym, jak będziemy funkcjonować w przyszłości, obojętnie jak te paliwa syntetyczne będą wyglądać i jak bardzo będą, będą uczestniczyć w naszym życiu. I uwaga. Komisja Europejska i Niemcy ogłosiły w zeszłą sobotę, że osiągnęły porozumienie w sprawie odblokowania kluczowego punktu planu klimatycznego Unii Europejskiej dotyczącego emisji dwutlenku węgla z samochodów. Po naciskach Niemiec złagodzono przepis o zakazie stosowania silników spalinowych po 1935 roku. Wspomnęli, wspominaliśmy o tym. Mhm, Transformacja tak, energetyczna, tak. elektryczne samochody, zakaz spalinowych. <laughs> Nie tak szybko. Pojazdy takie będą mogły być rejestrowane po 1935 roku, czyli będziemy mieli, mieli normalne benzyniaki i diesle. Jeśli będą wykorzystywać wyłącznie paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i mamy dwa rodzaje paliw e benzyna i e diesel i tutaj wchodzą całe te regulacje unijne bo według Unii Europejskiej paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla zwane też e paliwem to takie które nie wytwarza dodatkowego CO2 bo to wszystko się opiera o emisję CO2 ta neutralność emisyjna oznacza równowagę między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tak, zwanej poch, e, pochła, do tak zwanych pochłaniaczy dwutlenku węgla. Wie, wiemy, że CO2 jest składnikiem niezbędnym do produkcji paliw syntetycznych, jak również produktem ubocznym ich spalania. Mniej więcej bilans pozostaje taki sam. I to jest, e, to jest śmieszny temat. Nie wiem, mnie to, mnie to zainteresowało. Nie wiem, to ja, nie wiem, jak wy podchodzicie do tego, bo wiem... To ja mogę mieć pytanie. Dawaj. E, czy, to, czy to dalej będzie... Coś robione z ropy? Właśnie, no właśnie nie będzie, bo proces powstawania tych paliw syntetycznych jest bardzo prosty, bo chodzi o stworzenie węglowodorów. I teraz to jest dobre pytanie, Wojtek, co zadałeś, bo buduje się na świecie dużo terminali, czy takich punktów, gdzie ta ropa jest no, przetwarzana, ok. wydobywana, no. jakieś nowe koncesje są dawane, poszukiwania. Jest mega dużo miliardów dolarów inwestowanych w to wszystko. Natomiast my możemy te paliwa syntetyczne sami produkować, sami je robić i one się charakteryzują pewnymi cechami, o których zaraz powiem. Yy, ale najpierw wracając do, do tego, co no. się działo w Niemczech, jak te paliwa syntetyczne były już 100 lat temu produkowane, to produkcja z węgla polega na zmieleniu go na proszek, poddaniu ciśnieniu 200 lub 700 atmosfer, mniej więcej tyle, i podgrzaniu do temperatury około 450 stopni Celsjusza. Otrzymywano w ten sposób ciecz, przypominającą ropę naftową, którą poddawano destylacji, tak jak robi się alkohol, której produktem zasadniczym była benzyna. Z jednej tony węgla kamiennego otrzymywano niecałe 200 litrów benzyny E95. Jest to opłacalne wówczas. Produkcja takiej benzyny jest opłacalna wówczas, gdy dwie tony węgla kosztują mniej niż baryłka ropy naftowej. Więc jeżeli dwie tony węgla kosztują 6000 zł, bo, była, bo był węgiel po 3000 zł, to jeżeli baryłka e, ropy. 90 dolców? 90-80 no. dolarów jest to nieopłacalne. To plus pewnie, jeszcze no. jakieś straty energii są i tak dalej. No i, i dalej, tak dalej mówimy o surowcach, które Ale się sześć, zużywają bardzo. Te 6 tysięcy za węgiel to. U, u, w hurtowni, jakby oni kupowali. To, mhm. to była topowa wartość. Dla odbiorcy prywatnego, tak mi się wydaje. Tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę jeszcze koszty. Y, zewnętrznej energii, która jest niezbędna tak, do tego, żeby to wszystko, ja żeby żeby to wszystko tak dalej, przetworzyć. No, no. Natomiast znacie mnie i wiecie, że, że ja jestem gościem, który zwraca dużo mhm. uwagę na, na ekologię. Opła na opłacę się. Na, re na recykling, na, na to, co się, co się dzieje z tymi odpadami, które po prostu gdzieś tam zostają. Z plastiku można produkować. Paliwa. Proszę, Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. I to nie jest nie. proces, który jest, y, który jest znany od wczoraj, bo cała ta technologia przetwarzania y, tych butelek czy plastiku znana jest od około 40 lat, bo mniej więcej tyle y, istnieje plastik. I plastik też się w ogóle produkuje z ropy. Znaczy, no. Natomiast, żeby wyprodukować to, to. Y, Trzeba podgrzać przygotowane odpady plastikowe do odpowiedniej temperatury, czyli tam 170-200 stopni Celsjusza i w ten sposób uzyskuje się frakcje węglowodorowe przez tą destylację tych, tych oparów. I tak powstają, powstają komponenty benzyn, olejów do napędów odrzutowych, paliwo RDF, czyli np. używane do cementowni, co jest niezbędne w budownictwie i spalarnie odpadów. Więc y, można, można przeprowadzać mega fajny recykling z plastiku. Oczywiście ten proces jest cały czas. Dlaczego ty tak zbierasz te buteleczki? Nie, ja zbieram po prostu, żeby to nie było wywalane w jednym i tym samym miejscu. Żeby zwrócić. No. <grym> żeby zwrócić. Odzyskać. Mam trzy pytania. Dawaj. Dlaczego tego nie robią? No, pewnie. Robią wiadomo. to. Technologie są wdrażane. Teraz jest boom na to, i te nowoczesne technologie przerabiania i odzyskiwania jakiejkolwiek energii albo produkowania czegoś, czyli powiedzmy paliwa, żeby jeszcze raz energię z tego pozyskać, jest, jest na topie. Jest to mega rozwojowe ze względu na całą tą transformację energetyczną, która ma miejsce przynajmniej w naszej części świata, i uniezależnianie się od dostawców tych paliw, które są naturalnie pozyskiwane... Które są y... najłatwiejsze do... Najłatwiejsze, no, do... Tak, no, tak, bo, tak. no, bo, no bo w czym, w czym Rosja ma zarobistą technologię? No w wydobywaniu. Okej, okay, no to wydo... czy tam inny to kraj, już nie czepiajmy się tej Rosji, ale wydobywają ropę i sprzedają ją gdzieś dalej. Natomiast są technologie które pozwalają samodzielnie. krajom, które nie mają dostępu, tak. o to chodzi K krajom, nie? które nie mają dostępu. Takim krajem był bodajże, pamiętam, RPA, gdzie też w ogóle to wszystko się opiera o sankcje. Sankcje są wprowadzane, to ludzie sz szukają alternatywnych metod pozyskiwania paliw, czyli pozyskiwania energii. Mhm. A na tym cały system, wszystko funkcjonuje i yy, jest oparta cała gospodarka, bo jeżeli nie ma energii, no to nie ma rozwoju czyli to jest jeden plus Dla... y, plus plus tej chorej Satetyści. sytuacji na Ukrainie, że Zachód został szybko zmuszony, żeby na... ja domyślam się, że ci ludzie, którzy starali się y, Pozyskiwać paliwo od innych dostawców, albo nawet budować te technologie, oni pewnie byli wstrzymywani przez lobby. No bo wiadomo, że robka to robka, no to się kręci, tak? tak? tak, tak A teraz tak, przez no. to myślę, bo czytałem o czytałem o gazie łupkowym i się okazuje, że gdy wojna na Ukrainie wybuchła, to nagle tematy, które były nie do przeskoczenia, jakieś tam papierki i podpisy, nagle kurna dzwoni no chodźcie, tak róbcie, róbcie, róbcie to, ró czemu tego nie robicie? No to taki plusik, nie? Tej całej sytuacji pewnie. I oczywiście ta transformacja musi nadejść, no bo e, ludzie, którzy myślą, że to świat będzie tak samo wyglądał za 100-200 lat, no to są w błędzie, no to nie, nie można pewnych rzeczy, nie można tego wydobycia tej e, skutków e, transformacji m, przemy, jak to nie przemysłu? Transformacji tak. Jak to się nazywa? Tras, no, Rewolucja rewolucji. przemysłowa, tak? Okay. No okej. Okay, Rozwinęliśmy się, nazbieraliśmy tych technologii, tych paliw, ale to jakby do pewnego momentu, w którymś momencie musimy powiedzieć stop i musimy szukać innych, innych opcji, tak? To, no na pewno tak jest, bo jakby Ziemia nie jest kończącym się, kurczę, hipermarketem i są skutki uboczne tego wszystkiego, co robimy, tego luksusu, w którym żyjemy. Warto zwrócić uwagę, że całą, um, całą technologię, um, całą technikę. Wszystko, co jest związane z metodami obróbki, tego to jest z krajów, z krajów zachodnich. Zaczynając od wschodu, czyli od Japonii, idąc przez całą Europę i kończąc na, na Ameryce. Cała ta transformacja, oczywiście, Japonia wchodzi w trochę inną transformację. Jak zwrócicie uwagę, Japończycy są bardzo dobrymi prekursorami, czy, czy wprowadzaczami, jak to tam zwał, nowoczesnej technologii używania wodoru do napędzania pojazdów i myślę, że to w tym kierunku będzie, no z uwagi, że siedzę w branży motoryzacyjnej, to, to, to troszeczkę... Jest ci to bliższa, Tak, orientuję się na ten temat, e, abstrahując już od tego, jak, e, jak samochody elektryczne wyglądają, ale paliwa syntetyczne będą, e, będą coraz bardziej uczestniczyły w naszym codziennym życiu. Teraz troszeczkę wam e, chciałbym... Prze przeczytać czy przybliżyć yy, proces powstawania benzyny i diesla yy, syntetycznego. Yy, zacznijmy od diesla. Yy, żeby wyprodukować e-dizla, no. są potrzebne trzy składniki: woda, CO2 i prąd. W procesie elektrolizy, podgrzania do 800 stopni Celsjusza, woda zmienia się w parę, oczywiście w specjalnym urządzeniu. I rozkłada się na wodór i tlen. Następnie wodór i CO2 ulegają procesowi syntezy w temperaturze, czyli łączenia 220 stopni Celsjusza i są poddawane ciśnieniu 25 barów. Powstaje wtedy ciecz energetyczna o nazwie Blue Crude, czyli to są węglowodory. To samo, mhm. co, to samo praktycznie co, co ropa wydobywana z podziemi. Dalej jest proces rafinacji, standardowo i uszlachetnianie czyli Pozbywanie się jakichś tam główienek. e Edizel, taki Edizel syntetyczny nie zawiera siarki, aromatów i charakteryzuje się wysoką liczbą cetanową. Liczba cetanowa to jest parametr, który wskazuje zdolność olejów napędowych do samozapłonu. Jeżeli chodzi o E-benzynę, jest troszeczkę y, bardziej skomplikowane dwa zdania na ten temat. Produkcja ściekłego izooktanu, który uzyskiwany jest z izobutylenu. Czyli węglowodoru uzyskiwanego z biomasy, czyli związki organiczne, wodór plus CO2, powstałe w procesie fotosyntezy. Czyli masz e, pole, światło słoneczne, stwarzasz odpowiednie warunki, powstaje biomasa. Bo jak, a a czy też, No, tak. już ostatnie zdanie. Paliwo takie ma wysoką liczbę oktanową, czyli E100, normalnie tankujemy E95, no. i są czyste, nie zawierają siarki i benzenu. W Kaliningradzie 92, może tam trójka chyba. W 91. <grym> Czy y, bo, dasz spisać to ostatnie zdanie? <grym> I zupa do <grym> <grym> Nie, 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 Żeby odejść od tych słów, których absolutnie nie rozumiem, i y, tu stawiam filozofię mhm. życiową, że mhm. ja się tego już nie nauczę. <grym> y, to jest ciekawe kierunek. i to może dla, dla, dla słuchaczy. Ale też dla nas może o tym aż tak nie gadaliśmy. Jest to ciekawe, jak my w zachodzie, żyjący jak te pączki w maśle w Polsce e, widzimy wszędzie spisek, że tu chcą elektryczne samochody, że tu nam coś każą i tak dalej. Jest ciekawe, że Japonia, która technologicznie jest rozwinięta, tam nie usłyszy taki słów, że Unia Europejska każe nam coś budować. Mhm, oni tak. dokładnie wiedzą, że oni muszą to zrobić dla kolejnych pokoleń, bo życie nie jest. Na, 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 na przestrzeni naszych 80 lat, tylko jakby ich interesuje, co zostawimy innym ludziom. A ten taki, bym nazwał to w cudzysłowie, trochę teoriospiskowy albo mm -hmm. antyunijny, czy anty w ogóle jakiejś zabierania wolności, w cudzysłowie. To jest nie, ja chcę tu, wiesz, palić kurna węgiel, chcę jeździć ośmiolitrowym, yy, wiesz, samochodem z Ameryki i tak dalej. I to nie chodzi o to, że ktoś chce ci to zabrać, żeby, żeby cię udupić, żeby nałożyć kaganiec i przyciągnąć smycz, tylko chodzi o to, że musimy to zrobić, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, ta. to życie gdzieś na tej plancie. I to jest, no nikt nie powie, że Japończycy są... Pod, pod propagandą Unii Europejskiej, zielonych, wegan i w ogóle wszystkich złych ludzi na świecie, tylko oni to robią, robią to w imię swojego, swojego bezpieczeństwa. Oni nie robią tego w imię, że chcą komuś coś narzucić, tylko oni wiedzą, że musimy wymyślić nowe sposoby, jeżeli chcemy Żeby. utrzymać luksus naszego życia i, i dostępność róz, różnych rzeczy. To, to, to jest takie, według mnie, ciekawe, że my wi widzimy pewne rzeczy jako, jako bicz, jako nakaz. A o wiele bardziej technologicznie kraje robią to z własnej, nieprzymuszonej woli, bo widzą tylko i wyłącznie swój zysk mhm. w tym. To, żeby tak teraz nazwać to, czy te, opisać to po ludzku, to, co przeczytałem, czy to, co wyczytałem i dowiedziałem się odnośnie produkcji paliw, ropa, żeby powstała ropa, też potrzebne są specyficzne warunki. I też mhm. to wszystko są to związki węglowe. Poddawane pewnym ciśnieniom czy warunkom. I paliwo syntetyczne jest odpowiednikiem tych procesów naturalnych, przyrodniczych, które następują, no bo to są związki organiczne, czy jakieś tam rozkłady, biomasy, czy czegokolwiek, które zostały w jakiś sposób sprasowane, ściśnięte i, i poddane, nie wiem, temperaturze, przeleżały to jakiś czas i coś tam się wytworzyło, ta czarna ciecz. Natomiast mamy technologię, która nie jest tak naprawdę technologią skomplikowaną i możemy sami mhm. to produkować, stwarzając tak odpowiednie warunki do tego, żeby takie paliwo powstało i korzystać z tego. I praktycznie proces jest niewyczerpalny, tylko trzeba mieć tą biomasę, trzeba mieć te podstawowe produkty do tego, a tak jak powiedziałem, żeby diesla wyprodukować to jest potrzebna woda, CO2. I produkty, prąd, prąd albo yy, proces, yy, proces fotosyntezy, żeby powstała biomasa. Natomiast żyjemy w czasach, gdzie energia ogólnie jest najcenniejszą rzeczą, obojętnie w jaki sposób pozyskiwana, ale kosztuje kupę pieniędzy, więc takie technologie nie są trudne. Problemem jest tylko Niekonkurencyjna cena paliwa syntetycznego, która jest generowana przez, kos przez koszty pozyskania, czyli energia elektryczna i zużycie wody do, do całego tego procesu. Okay. No tylko tu patrzymy przez rachunek ekonomiczny. Tak to jest Excel 0 i minus. Tak? Dokładnie, ale w momencie, kiedy my dochodzimy do punktu, kiedy nie mamy skąd importować takiej ropy, to nieważne ile ona kosztuje, nie mamy jej, ale żeby. Mieć tę energię skąd, skądś, a to są najczęściej paliwa płynne, bo są najlepszymi, jak dotąd, nośnikami energii, które... No nie, nie możesz mieć reaktora atomowego w samochodzie jeszcze, czy jeszcze. czegoś tam innego jeszcze, ale to jest najpopularniejsza metoda przenoszenia energii, czy pozyskiwania jej. Więc jest technologia i nie jesteśmy w przysłowiowej D, że coś tam się skończy, bo jeżeli to zostanie odpowiednio rozwijane, to pozostaniemy niezależni. Taka, na przykład Islandia, czy Nor no, Nor Norwegia może nie, bo mają tam szelfie jakieś z ropą. Ale te paliwa nie są niewyczerpalne. Natomiast są technologie, które potrafią wytworzyć takie coś. I Ja uważam, że mocno pójdziemy w tym kierunku, żeby... Jeżeli się zwraca uwagę na ten bilans CO2, czyli ile emitowane jest i ile jest pobierane, jeżeli to zostanie w jakiś sposób zachowane i będzie powiedzmy, to miało y, bilans zerowy, to możemy iść w tym w kierunku. Ja myślę, że motoryzacja mocno pójdzie teraz w tym kierunku. Szczególnie motoryzacja zachodnia. Ale wiesz, kiedy to pójdzie w tym kierunku? Kiedy ktoś to odpuści? Znaczy, kiedy już <laughs> Nie, będziemy... kiedy będzie hajs na to. Nie, kiedy będziemy pod ścianą. Yy, tak, kiedy będziemy no to natomiast... Po co, po co rozbudować nowe technologie, skoro Shell może sprzedawać, wiesz, paliwko za miliardy? No, to i... swoją drogą. I tych ludzi, że tak powiem, no, interesuje to, że co miesiąc dostają taki HS i taki, mają takie zyski. Ich nie interesuje właśnie ten. I właśnie ja nie jestem absolutnie. Z jakiejś frakcji zielonych i tak dalej, mm -hmm. ale to niezrozumienie tematu, że ktoś nam coś każe, bo oni są źli i tak. Nie właśnie to są ludzie, którzy może czasami w jakiś trochę koślawy sposób, albo mm, nie potrafią też dokładnie przedstawić tego, co myślą, ale to, o czym mówisz, to są ludzie, którzy już widzą szerszy obrazek. Który wszyscy powinni widzieć a, e, widzieć, a ludzie, którzy widzą w tym nakazy, zakazy, zło i tak dalej, oni widzą właśnie, dobra, to mnie obchodzi moje życie, moje 30, 40 kolejnych lat i ja chcę jeździć tym dieslem i mam w dupie globalne ocieplenie i to i tamto, bo to po prostu mówią źli ludzie z Brukseli. Abstrahując od całej Unii Europejskiej, bo to jest <laughs> inny temat, ale chodzi o to, że właśnie to są tacy wizjonerzy. Tego, uh -huh, że uh -huh. ta technologia, myślę, że gdybyśmy porozmawiali z ludźmi, którzy tworzą tę technologię, to tam nie ma chęci właśnie o, zróbmy to, bo będzie fajny hajs, Tylko właśnie mi się wydaje, że tam za tym stoi jakaś etyka i inny trochę bilans zysków i, i, i strat niż ten. Czysto ekonomiczne. Mi się to tak trochę jak z tymi samochodami elektrycznymi, które, o których Szarek kiedyś opowiadał, że to nie jest ani na razie super zrobione, ani nie jest tańsze, i tak dalej, ale ludzie, którzy to tworzą, wiedzą, że musimy jak najwięcej pakować w tę technologię, bo ta droga, tak jak mówisz, ona nie jest nieskończona. No także reasumując cały temacik yy, paliw syntetycznych, uważam, że warto się tym chociaż troszeczkę zainteresować, jak to będzie wyglądało. Bo już się pojawiają na stacjach benzynowych oznaczenia dodatki bio. No właśnie to jest to. Ja kiedyś myślałem, że te dodatki, które są, te domieszki, które są dodawane do paliwa, to jest coś, co może szkodzić silnikom. No, nie jest tak, bo obecnie silniki są produkowane w taki sposób. Już abstrahując od tego, że te silniki są nafaszerowane elektroniką i jakąś tam technologią, która się psuje, ale te silniki są już dostosowywane do tego rodzaju paliw co powoduje, że będą musiały pracować na, na, na takich paliwach, które będą, nie wiem, kompatybilne, czy będą pasować do, do parametrów, jakie, jakie są, do, jakich, do, jakich są, do jakich są stworzone. I teraz tylko odnośnie wcześniejszego tematu. Czarek, jakbyś mógł, to byś poszedł do szkoły się uczyć i byłbyś takim naukowcem, który chce, takie produkowałby paliwa? No, to jest, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy yy, podczas Twojego tematu, że yy, wszystko, co jest związane z yy, może nie tyle z gospodarką, ale z tym, tą transformacją gospodarki albo od, od, od takiej podstawy tego, od czego to się zaczyna, bo co tak naprawdę warunkuje to, co mamy teraz. Ja myślę, że to jest to jest wszystko, co jest związane z energią i z pozyskiwaniem tego. Bo wyobraźcie sobie, teraz, że nie mamy prądu, nie mamy nic. Co, co napędza nas do, do działania. Ja nie mówię o człowieku, który też potrzebuje coś zjeść, żeby mieć energię, ale cała, całe to wszystko, które funkcjonuje, no to skąd to jest? Wszystko się rozbija o paliwo. Onośniki energii. Mhm. Ja myślę, że to jest przyszłość. Ja myślę, że to, że to nie będzie ujednolicone, bo ludzie się uczą też na błędach odnośnie tych y, y, aut y, elektrycznych, mhm. to też nie będzie tylko i wyłącznie auto elektryczne, ale ludzie się uczą na błędach i myślę, że to będzie też jedna z większych części naszego życia. No i są w tym pieniądze. Oczywiście jest lobby, które, które siedzi y, tak zwany opet i te, te kraje wszystkie które trzymają rękę na ropie i się mega dużo pieniędzy dorabiają tutaj patrz Orlen w zeszłych latach ile zarobił ale myślę że to jest Daniel kierunek ci w dupę ale myślę że to jest kierunek myślę że to jest kierunek który przez najbliższą dekadę no. będzie się bardzo że tak powiem uwidaczniał w naszym kraju To żeby życiu. nie zostawić tego tematu jako taki czysto tam techniczny i owy. Czy byłeś ofiarą takiego błędu właśnie, że te biorze, to jest takie wciskanie trochę na siłę i to nie jest konieczne nam dla nas dobre, bo te silniki i tak dalej? Nie, nie byłem, ale powiem ci, że Audi, który jest, yy, który, który jest yy, firma Audi, cała ta grupa Volkswagen, jest prekursorem właśnie takiego paliwa, a stamtąd najwięcej samochodów pochodzi. Bo, zliczając takie marki, które mm -hmm, mają pod tak, kontrolą, tak, tak, i nie tak, mówię tak. o Japonii, która sw tworzy swoją technologię i swoje rozwiązania wodorowe. Tutaj wchodzą paliwa syntetyczne, więc myślę, że jeżeli coś wychodzi z Niemiec, jeżeli chodzi o technologię czy o rozwiązania, no to rozprzestrzeni się na cały świat, no bo cały świat korzysta z tych technologii. No to ja jeszcze dopytam. Czy nie uważasz, że jesteśmy ofiarami błędu właśnie gdy jest coś nowego, to wiele łatwiej jest to zaszczekać, pokazać wszystkie minusy, ani widzieć tego dlaczego ktoś to robi? Oczywiście, że tak proste. No. no właśnie o tym mówię, że tak mówisz. Nawet takie, ja nie mówię, czy to powiedziałeś jakby ze złej woli, bo domyślam się, że nie tylko z niewiedzy, że o, tu już jest coś bio, mhm, tu już tu tak, tak, nas tak. oszukać, dodać mniej mhm. ropy, jakiegoś gówno nam wcisnął. I to właśnie mi się wydaje, że ciężko mi powiedzieć, jakby na, chociaż myślę, że trochę siedząc na tym, w tych zachodnich internach angielskojęzycznych, że jest ten strach przed nowym. I mi się wydaje, że to jest stare jak świat. Zawsze Myślę, że jak, jak wchodziły, nie lubię tele wchodziły, zmian. To to wchodziły telefony komórkowe, no to co było, że tu raka Szatan. ci da, że to coś tam. I miałeś grupę ludzi, którzy, na pewno, którzy mogli być lobbowani przez tepsę, czy jakieś takie sieci, wiesz, normalne, telefoniczne. Nie, to komórki to was zabiją i tak dalej. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tych komórek, wszyscy żyjemy. Pewnie z jakimiś minusami i tak dalej. I teraz wchodzi lobby eko. Jakkolwiek to nazwiemy, i mówią, dobra, no może tu ten samochód pojechać na tym, na tym, ale jest drugie silne lobby, który mówi, nie, bo te biopaliwa to one też nie są takie i, i w ogóle nie są takie super. tylko Ale to tylko wynika z chęci zatrzymania, biznesu, a nie z chęci, I właśnie w tym momencie żyje, życia stoi trochę po tej hmm. stronie trochę tych ludzi, którzy chcą wprowadzić coś nowego. A są zaszczekiwani przez, przez to, co już mamy, że zasiedzi, zasiedziane jest tak i przez to, co znamy, no bo te elektryczne samochody, po co ci elektryczny samochód, jak tutaj na, zalejesz sobie 70 litrów diesla i przejdziesz 1000 kilometrów, a elektryczny przejedzieć tylko 200 i nie ma gdzie zajadować. I mi się wydaje, że e, tak trochę widzę tych ludzi właśnie z tych wszystkich nowych technologii, że to są tacy kursze. Takie czarownice ze średniowiecza, one chcą coś powiedzieć, są zakrzykiwane oczywiście tym całym biznesem i tym opekiem, który mówisz opecem, opekiem. A tak naprawdę to się robi z ludzi, którzy chcą trochę zostawić tą planetę lepszą. Może jeszcze nie wiedzą dokładnie w jaki sposób i może to na razie nie wychodzi taniej, ale to są ludzie, którzy mają o wiele więcej szczerych chęci. Abstrahując od biznesu, ale chcą jakby widzą jakąś taką wartość dodaną w tym, w czym większość na razie widzi same błędy i negatywy. No właśnie, paliwo zwykłe, paliwo syntetyczne różni się procesem powstawania. Ja zwróciłem na to uwagę, bo porównałem mhm. dwie gałęzie, że tak powiem, różne. To, co mamy już gotowe z natury i to, co możemy sami wytworzyć. I okazuje się, że wspólnym, wspólnym wątkiem tego wszystkiego są węglowodory. Szeroka gama, ktoś, kto jest zainteresowany chemią, niech sobie sprawdzi. Zobaczy proces powstawania tego, proces produkowania tego nośnika energii i już mamy coś, co może się poruszać na tym nośniku energii. Wystarczy to odpowiednio przystosować. Więc możemy zostać przy starej metodzie, a tak naprawdę nie starej metodzie pozyskiwania ropy. Ale jeżeli to, co powiedziałem na początku odnośnie pozyskiwania syntetycznego paliwa, już przez Niemców ponad 110 lat temu. Technologia była jakaś tam znana, mhm. żeby, żeby mieć na czym się poruszać. Więc to nie jest nic odkrywczego. To wszystko jest możliwe. Tak samo elektryczne pojazdy były też około 100 czy tam 80 był lat temu. Taki był rzeczy ten, jest taki na, na, YouTube, na YouTube. Myślę, że jest najłatwiej do znalezienia ten dokument Who Killed Electric Car. Bo już był o wiele lepszy samochód, kurczę, 40, 30 lat temu elektryczny. Tylko po prostu GMC Motors zabiło to. Myślę, że, jeszcze raz powiem to, myślę, że to jest temat rozwojowy, ciekawy, mnie to interesuje. Zobaczymy jak będzie za 10, za 20 lat. Mhm. I taka otwarta głowa nie oznacza, że się nie widzi błędów i tak dalej, ale tak samo jak pierwsze telefony komórkowe miały swoje minusy, to jeżeli ktoś, by wtedy, jeżeli ktoś by wtedy, powiedział: "Nie, no bo to nie ma wszędzie zasięgu, więc mhm. nie warto tego robić", a ludzie pomyśleli: "Dobra, to popracujmy nad tym, żeby to miało wszędzie byli zasięg z wolnymi ludźmi". No właśnie, właśnie. I to, tak, ale to widzę, widzę w społeczeństwie takie, taką otwartą głowę i zamkniętą głowę. No, to zawsze tak było. No ale to wiesz, te filozofie życiowe towarzyszą każdemu. Tylko skąd to się bierze, że ludzie tak się boją tego nowego? Wiesz, ludzie się boją tego nowego, a potrafią ci do starego Mercedesa wlać olej z frytek, nie? I yy, mówić, że o, to nowoczesną technologię zabije, ale kurde, żeby przeoszczędzić tam to nie to 20 lat temu było. No to ci sami ludzie, którzy <gry> mówią, że John cię zabije, ale spirit to jest spoko, no? To do, dokładnie to samo, no? I faj, fajnie być w, w, w takim miejscu, gdzie właśnie nie, nie zamykasz się, gdy rozumiesz, że argument, że coś robimy od zawsze albo wiemy, jak jest sprawdzone, yy, powinien położyć kres wszystkim nowym, nowym technologiom, bo przecież my już mamy i działa. No ale to właśnie jest takie myślenie ludzi, którzy by do dzisiaj pisali na maszynie do pisania, bo jest świetne, jest lepsza niż pisanie. Bo nie, no gdzie te komputery, bo trzeba tranzystory wymyślić, bo trzeba coś tam, coś tam. I właśnie nie macie, nie macie tak a propos tematu sprzed tygodnia, że żyliśmy właśnie w takim, dobra, to, to już jest sprawdzone i tak dalej, a te wszystkie nowe to takie no i to kocha. się też wiąże z tym, że no trzeba czas jakiś poświęcić, no po co poświęcać czas, skoro dzisiaj ropa działa, no nie? Po co inwestować mój czas, moje życie, teraz ja muszę swoje tak. życie spalić, dopasowywać, dopasowywać, dopasowywać i wymyślać jakieś nowe pomysły, żeby... I to mi się podobają Wygląda tacy tak. ludzie, którzy jednak podejmują decyzję, że nie, dobra, ty, no ropa nam się skończy, moje dzieci nie myślą tylko o swoim 80-letnim życiu, tylko inwestują w przyszłość. Ja jakoś bardzo, bardzo kibicuję taką, takim osobą. W ogóle sam w swojej głowie myślę, jak to zrobić, żeby przyszłe pokolenia miały jakiś pożytek z mojego istnienia tutaj na Ziemi, no nie? Wiecie co? Bo jest, jest wiele tematów na które można porozmawiać, ale żeby zepsuć jakiś temat, to można go od razu obśmiać. Tak, tak, tak. O, to tak, nasz tak, ulubiony tak, ten. Tak, Kurde, tak, żeśmy. Zepsuli, nie, ale to jest, nie tematu. to widzisz, nawet, nawet przy takim czarkowym temacie biopaliw bio można wyciągnąć taki sens, nie stricte techniczny, który też jest ciekawy, ale taki właśnie, że im bardziej się zamykasz, tym bardziej robisz sobie krzywdę. Mimo, że myślisz, że robisz sobie dobrze. Nie robisz sobie, robisz sobie dobrze na krótką metę. Ale w temacie, czy, czy warto coś obśmieć, czy nie? Tak, idziemy. Właśnie, idziemy dobrze, do twojego. Zapraszamy cię Wojtku. Czy jest jakaś granica obśmiewania tematów? Znacie mnie. Nie ma. Boję się tego. Nie ma. W sensie, no, to już jest temat komedii i można się ze wszystkiego śmiać, ale chodzi mi o to, bo Czarek mówi, że łatwo obśmiać. Mhm. Wydaje mi się, że chodziło Ci o to, że można łatwo napisać jakiś tak, artykuł, tak, tak. który, tak jak wiecie, polski, polski karabinek Grot, tak? Jak Onet chciał obśmiać G Grota, bo był produkowany w Polsce, a wiadomo, że lepiej, żebyśmy kupowali wszystko z zewnątrz, a najlepiej to od naszych zachodnich. No to zamiast powiedzieć. Konstruktywna krytyka. To nie działa, to nie działa, to nie działa. Mm -hmm. trzeba, to, trzeba to zmienić. Tak jak u nas, dobra, coś był dźwięk <grych> nie działał. Zmieniamy mm -hmm. to, tak? Tak. tak. Ale naj, najłatwiej Ulepszamy. obśmiać. Wysmarować po prostu cztery artykuły, jak to polskie jest złe, w sensie akurat mówię o tym karabinku, a się teraz okazuje, że jest bardzo dobry karabinek, bo ludzie, konstruktorzy, którzy go budowali, sami robili te testy i rzeczywiście dali e, do wojska: no i dobra, to nie działa, to nie działa, to nie działa. Jest feedback, zmieniamy, zmieniamy. ale to jest, jedyna to jest jedyny sposób na rozwój. Jak nie próbujesz, to nie będziesz wiedział, co, co nie działa. Tylko mi się wydaje właśnie, że tak jak Czarek mówi, że najłatwiej to jest obśmiać, skrytykować, ale nie konstruktywnie. Tylko widzisz artykuł, który jest konstruktywny, a widzisz artykuł, który chce po prostu zabić projekt. Tak, tak nacelowane celu... tak, na tak. po to, żeby Oczywiście. zdyskredytować coś. Mhm. No, a ja dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, czy jest granica, już abstrahując od takich poważnych tematów, yy, czy jest granica żartu i kto ją wyznacza i dlaczego ktoś miałby wyznaczać, co kogo śmieszy albo co ktoś może powiedzieć. Każdy ma taką granicę chyba co, gdzie no, dalej by nie poszedł chociaż go kusi. Ja uważam, że często jest ustalana przez to, czy towarzystwo ma bardzo poważne podejście do siebie bądź niepoważne, czyli. No to zacznijmy. Dobra, żartem, zacznijmy od co, poziomu. Zaczniemy od poziomu jeden. Czy żarty o blondynkach są odpowiednimi żartami czy nie są? W ogóle czy żarty są odpowiednie. No właśnie. To nie wiem, czy mamy tyle czasu. Jak, Znaczy, wydaje mi się, poziom zero jest tak, czyli ktoś zaobserwował jakąś zależność albo y, doszedł do wniosku. Bo, że, dobra, tylko czekaj, bo no ja chciałem właśnie, zaznaczyć, no. że mówimy o żartach. Ja nie, nie mówimy o tym, że ktoś mówi, że. Hmm. Coś, nie wiem, że ta grupa społeczna jest głupia i powinniśmy ją no. atakować, i tak dalej. No, bo wiem. ja chciałbym cały czas rozmawiać o komedii, bo nie interesuje mnie to, że ktoś powie, że murzyni na drzewo, czy coś, bo to nie jest żart, mhm, tylko to, to jest prostactwo, ale no żarty z murzynów, z Żydów, z Polaków, bo jeżeli ktoś odwiedził trochę więcej świata niż Polska i myśli, że tu będzie bronił czarnoskórych, a z Polaków się nikt nie śmieje, bo na przykład w latach 90., jeżeli obejrzycie nie wiem, Rodzinę Soprano, jakiekolwiek większe seriale, to Polak był zawsze złodziejem, Złodzień. pijakiem i takim ogólnie dresem. Bo każdy pijak to złodziej. Bo każdy pijak to złodziej. I A temat w ogóle przyszedł mi do głowy przez to, że właśnie siedzę na tym nieszczęsnym zachodnim internecie, no i tam jest teraz temat ludzi trans. Mm -hmm. Abstrahując od tematu tego, czy teraz każdy może powiedzieć, kim jest i ja muszę mówić per... Pani, czy perpanie do kogokolwiek, bo on sobie tak uważa, bo to jest inny temat, też w ogóle bardzo ciekawy. Tylko teraz jest trochę tak, na przykład u amerykańskich komików, ale nie takich prawdziwych, bo prawdziwy komik on on, on robi, żeby tak. było śmiesznie i nie ma granic. Nie ma ale granicy. są tacy, którzy są tacy pośrednio, i oni, no nie no teraz jakby nie można się, nie można żartować z ludzi X czy Y. Nie można żartować z rasy takiej czy takiej, nie można żartować z płci. Tej czy tej, bo od razu zbiegnie się tysiąc osób, które powie, że to jest seksizm, mm. męski szowinizm, e, albo żeński szowinizm, bo to no Ale bo kogo. to będzie z perspektywy i będzie to ale czymś. Ale zawsze było. Tak, tak, tak. Czym, oczywiście, się, że. czym się różni darcie łacha, nie wiem, przez wojsko na policję, przez brunetki na blondynki, przez łysych versus długowłosi przez Polaków kontra... No jeny. patrzcie, my wychowaliśmy się w, w świecie, gdzie y, żart o Polak, Rusek, Niemiec to były no, najlepsze standard, żarty. tak. I Czy bardzo... to wprowadzało jakąkolwiek nienawiść w stosunku do jednych i, i drugich? Myślę, że na tamtym poziomie nie. Mi się, mi się w ogóle to podoba, szczerze mówiąc. Podejście na luzie do swojego życia na tyle, żeby... Rzeczy zaobserwowane, dlatego też lubię w pełni komedie, stand-up i te żarty, które wymaksowują. Naturę. Stereotypy, jakie. Tak, tak. I to jest w ogóle e, typu, no takie sporo. No nie wiem, jak, jeżeli, zaśmiałem to, się, nie jeżeli zaśmiałem się z żartu o czarnych, czy znaczy, że jestem rasistą? No właśnie, za, ale z żartu o, o rudych możesz też się zaśmiać. Albo, Albo o Polakach. Albo o weganinach. Proste, no nie? Jakby absolutnie. Tylko, że to jest ego człowieka. No, ale te ego. No, bo teraz jakby jesteśmy na tym poziomie, że właśnie te osoby, Wiemy. nie wiem, od gejów, od lesbijki, trans i tak dalej, z nich nie możesz się śmiać. W sensie mówię. Bo ich ego jest delikatne teraz. No, ale czemu? No, bo były, były tłamszone. Więc ci ludzie wychodzą, jakby tak ja się trochę I, tak dobra, czuję. że i chcą mieć równe prawa. Nie, że trochę się otwierają w końcu, wychodzą no, okay. z tego, tego cienia. No, I oni i chcą są Chcą tacy... być traktowani tak samo. Tak, ale dobra, są delikatniejsi. Ale dobra, jeżeli chcą być nie? traktowani tak samo. No. Tutaj w przypisie czytamy mnie w ogóle średnio obchodzi, tam w co się ubiera i czy się maluje. Mm. Lubię żarty po prostu mm. i tak samo jak lubię żarty, śmieje się ze mnie, jak ja się śmieję z Marcina, czy śmieje się z Czarka, czy śmieję się z kogoś innego. Dalej jest to kwestia żartów, bo wiem, że jak ktoś się ze mnie śmieje, jak wy się ze mnie śmiejecie w temacie X, to nie oznacza, że mnie nie lubicie, tylko to jest po prostu, ma być śmiesznie. Ma, mamy mm -hmm. się zaśmiać. Bo Dozwolone śmiech, to jest tak, w, to, w naszym to jest gronie. Bo tak, śmiech, tak. Jest, śmiech jest magiczną rzeczą. Bo nie kontrolujesz go. Dlatego czarny humor ma taki poklask, bo wiesz, że nie powinieneś śmiać się żartów o gwałtach, nie wiem, pedofilii czy grupy społecznej, która teraz czuje się atakowana, bo wiesz, że jakby dla społeczeństwa jest to nie, ale w twojej głowie jakieś wiesz, komórki się mhm. łączą i się śmiejesz, bo to, to jest odruch bezwarunkowy. Czy zgodzicie się z takim twierdzeniem, że czarny humor ma granicę wówczas, kiedy godzi w wartości, które wyznaje? Nie, no to nie, to, nie możesz, to nie możesz w ogóle z nikokolwiek się śmiać. No bo... właśnie. No, tak wychodzi, na, tak, Ale tak. Na, na tym, no, czy zgodzicie się z tym? Nie, bo nie, każdy nie. ma swoje jakieś tam y, granice, jakich by nie, nie przekroczył. Większość, no nie każdy, większość Rodzice, ludzi ma, ma jakieś tam granice. Ja nie wiem, gdzie mam swoje granice. Potrafiłbym mniej więcej powiedzieć, z my czego wiem, mógłbym my, się my śmiać, My wiemy, czy gdzie masz swoje granice. Dokładnie, tak ale się nie I dalej, i dalej nie będziemy prz... opowiadać te żarty, bo ty się śmiejesz z nas i przekraczasz nasze granice. Jeżeli, no właśnie. Jeżeli wchodzisz na to boisko... I hmm. gramy w tę samą grę, to, to mówisz: dobra, chłopaki, nie ma granic hmm. i po prostu musisz przyjąć to na klatę. No, ewentualnie możesz się nie śmiać, ale nie możesz, e, nie możesz mówić innym, żeby się nie śmieli. I to najciekawsze, e, wiecie, kto w czasach powiedzmy takich średniowiecznych, czy nawet wcześniej, jedyna osoba, która na dworze królewskim mogła powiedzieć prawdę? Błazen. 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 On mógł opowiadać tę historię w taki sposób. On mógł mówić wszystko i społeczeństwo wiedziało dobrze, że jeżeli król nie toleruje błazna, to jest tyranem. I okay. to jest w ogóle, jak czytałem o tym, to jest świetne, że błazen, my się śmiało, ale błazen, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Błazen to była mega ważna rola i to nie byli przypadkowi ludzie, to byli bardzo inteligentni ludzie, gdzie cały dwór nie mógł powiedzieć na przykład, że król coś tam zawalił, a błazen mógł. Oczywiście Musiało to być śmieszne, bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że Żydzi są głupi. Nie? Już mm -hmm. mówię, mówię o takich stereotypach, no jakby tam Ży, Żydzi, tak? Mm -hmm. Nie możesz tego powiedzieć, to nie jest śmieszne. Tak. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy będą się śmieli ze wszystkiego, ale możemy wyznaczyć granicę żartu, że jakby dla większości jest śmieszne, tak? Bo jeżeli ktoś. na przykład... Że Żydkiewka kogoś zaśmieje. No. Kogoś się ucieszy. Dokładnie. No albo jest taki żart. Że mówią, że w kupie siła, nie? Mm -hmm. Powiedz to 6 milionom Żydów. No, Przek powiedz. No nie możesz, bo oni popłynęli. Odlecieli. Odlecieli. I taki żart był w BBC na mm -hmm. głównym tym. No. Mnie, no. Bardzo za Mnie bardzo, bo to jest gra słów. Tak, tak. I przecież nikt nie śmieje się z tego. A właśnie, czy ktoś się śmieje, że zginęli, czy nie? Nie śmieje się. No właśnie, z czego my się wtedy śmiejemy? Śmiejemy się z gry słów, czy śmiejemy się z Holokaustu? Bo domyślam się, że nikt normalny nie śmieje się z Holokaustu. Dobra, czy ktoś ciebie, ciebie, czy mnie, tobie, sobie też to pytanie zadaje, tak obśmiał, że poczułeś się krótko mówiąc smutny albo przybity, tak, że nie miałaś riposty i powiedzmy popłakałeś się. Czy miałeś taką sytuację w życiu, bo jeżeli mówimy o humorze, bo ktoś mhm, ma szeroko pojętą granicę humoru, czy tam nie ma tej granicy i tak obśmiał cię, że ty wewnętrznie poczułeś się zgnojony. Jeżeli bym czuł, że to jest żart, nawet z którego się nie śmieję, ale wiem, że to nie był atak, tylko A skąd wiesz? Ale nie no, wiesz. Nie, bo, to, bo to wyczu... znaczy nie, tylko... no widzisz, czy ktoś chce ci dopieprzyć i no, jest ale... chamem i gburem, no. czy ktoś to mówi w formie żartu, nawet gdy ciebie nie śmieszy, bo jakby trochę dotknął cię trochę za głęboko. No. Ja widzę, że w tym tkwi jakby cały klub problemu, że jeżeli ktoś przyjdzie i wyśmieje cię za wszystko co robisz i jakby mm, nie czuję, że to jest żart, tylko czuję, że to jest dojebanie po prostu tobie, to nie jest żart. A jeżeli y, słyszałem żarty jakieś na swój temat, które mnie średnio bawiły, ale widziałem, że po prostu były to formą jakiejś tam riposty czy szpileczki, ale one no nie. Właśnie, no. Ale one nie, y, nie przechodzą jakby na całe, całą naszą relację, że ja wiem, że ten człowiek nie chciał jakby zrobić mi krzywdę albo tak naprawdę nie myśli, tylko w, uwypukla jakieś, nie powiedzmy, stereotypy na mój temat, albo jakieś moje cechy, I może to zrobił. Nie tak, jak ja bym chciał, albo trochę niefortunnie, ale na przykład inni inni się śmieją, no to halo, no to jeżeli ja bym mu powiedział, nie mów tego, to byłbym głupkiem. Bo to trochę tak jak mówienie, ty, mój żart, twój żart mnie obraził. To trochę jak ja bym powiedział komuś, ty, boli mnie noga. No okej, okay, to jest moje odczucie, tak, że boli tak. mnie noga, ale ty nie masz nic z tym wspólnego. Chociaż wydaje mi się, że jest ta różnica pomiędzy y, tym, że na przykład idziesz, na, oglądasz jakąś film, komedię, idziesz na stand-up, czyli w miejsce, które ma zasady pewne, że możemy wyśmiać wszystko. No bo jeśli Albo możemy. Ma zasad. M, czyli, bo ta, w tym razie ja tak to. Y, warunkuje, że a jeśli robimy już żart z X, to możemy robić i z żart Z, A i B i C. Mamy dostęp do wszystkiego. Że tak naprawdę zasady są tylko ustalane, tobie to może nie pasować, ale z perspektywy rozsądnej każdy żart jest żartem. Tak. Dobra. I teraz, no ale w towarzystwie się trochę to zmienia. No, bo jesteśmy, mamy więcej prywaty, wiemy o sobie bardziej. No i teraz się zapytałeś, czy są takie momenty, w których poczuliśmy się? Ja też miałem takie momenty, w których na przykład wydaje mi się, że z tyłu głowy chciałem. Dobrze wypaść, może w towarzystwie, albo ktoś, żeby nie wyciągnął moich największych i słabości, których najczęściej są zrobione żarty też z takich no, ...teoretypowych w top życiowych, więc ktoś to wyciąga w gronie i wtedy tak czułem, kurna. A jak No ale, jak dobra, ale czekaj, 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 no. no dobra, bo i, i, i czułeś, że ten, ale czy to oznacza, że z tych rzeczy nie można się śmiać? Nie, właśnie o to chodzi, że właśnie, tylko to było to moje jest... podejście prywatne do siebie, czyli mm... No, wolałbym, żeby tego żartu nie było. Tak, wolałbym, żeby tego żartu nie było, nie wyciągać, bo nie robić, zrumieńmy coś, zróbmy coś innego. No nie, Tak że często e, wciśniecie nas, że na przykład śmiejemy się z czarkowego oszczędzania e, i że oszczędźmy czarka, że już e, nie powinniśmy robić z tego żartów. No i ja czasami mam takie, takie zdanie w głowie, że to już jest do, do jebka, no nie? że przeginamy o krok za daleko, że wchodzimy komuś na web. Pytanie jest. Czy ty myślisz, że to jest właśnie przegięcie i dojepka, bo ty to poczułeś i ty jesteś teraz sędzią, czy dlatego, że ktoś o tym powiedział? Bo w całym problemie mi chodzi o to, że ktoś mówi, nie można żartować z X czy Y. Z mm -hmm. tym się nie zgadzam, bo jeżeli ktoś mówi nie powinno się żartować z tego i tego, to moim zdaniem to właśnie ta osoba chce wyznaczać granice i ona na pewno może śmiać się z wielu rzeczy, ale mm -hmm. ona nie chce, żeby śmiać się jakby z jej. Bliskich rzeczy, ale to ja się nie zgadzam z takim światopoglądem, bo ty nie jesteś tutaj konstytucją świata. No, oczywiście, że nie. No. Jeżeli na ta osoba może znieść. Przemyślałem rękę. pewną rzecz odnośnie naśmiewania się z jakiejś tam mojej oszczędności. Gdybym nie, nie dał wam y, pola do popisu, y, w sensie. Byśmy ja nie ja też nie, ja dorzucam <grym> troszeczkę, ja lubię, jak się ludzie śmieją nie, z wiem. tych rzeczy, ale to też jest związane z poczuciem własnej wartości i tego, jak daleko tak. y, mogę sobie pozwolić, bo kiedyś może nie. Ale teraz, jeżeli wy się śmiejecie z tych rzeczy i naprawdę jest mega śmiesznie, gdzie ja, wiecie, ja siedzę sobie i tam, no, dumam, ale ja się gdzieś w duchu śmieję z tego. Ale wiesz, że Natomiast... to nie zmienia naszego nie, poglądu nie, 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 nie. Na, na ciebie. Tak, Natomiast tak. wartość, wartość tego, że ludzie się potrafią pobrechtać z jakiś tam, kurde, przywar, czy, czy jakiś po prostu, nie wiem, e, no tak. jest jest dla mnie... Ponad tym, ponad tym moim jakimś samopoczuciem, kurde, no ja taki jestem, ale wiecie co, pobrechtajcie się z tego, bo jest wesoło i jest śmiesznie. Yy, yy, rób ta, co chce ta. Ale ja, ja, mam, ja mam taką pewność, że to, to nic nie zmieni w relacji między nami albo nie, nie bodzie. Bo my nie... i tak to tolerujemy, tak jak ty tolerujesz no. nasze różne zachowania, z których można się pobrechtać, tak. ale no to właśnie, to jest właśnie to branie siebie na serio. Dobra, ja na przykład dużo gadam, albo robię inne rzeczy. To dlaczego ktoś miałby się z tego nie śmiać? Skoro to, że on się z tego nie śmieje, nie zmieni tego, że ja, te, że ja to robię. Co to co cichutko? Chodzi? To znaczy, my jesteś... z Marcinem się braknie z ciebie. Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jest to, że ty chcesz kontrolować, czyli wydajesz polecenia. Czy a ja to dobrze to, wiem. To, robimy a ja to. A ja, ja z Marcinem wiem. już wiem, że no, o, dyktator znalazł się i wiesz, mówi, mówi no co... tak. i czeka tylko, a co, co wy nie idziecie? Albo co wy nie robicie? Mówię, weź, człowieku. No tak, ale jakby i kim, był, kim bym był, albo jakim małym człowiekiem. Gdybym jakby... Nie, gdybym, nawet jeżeli się z tego nie śmieję, bym nie zrozumiał, dlaczego się z tego śmiejecie. Tak, znaczy wiecie co, ja wam jeszcze powiem dalej, że często... Ale już nie mówmy o mnie. Te, te te nie, nie, o sobie powiem. A, no e to dawaj, e mam listę. Te żarty, które naj e kiedyś mnie mocno cisnęły, nie wiem, na przykład to moje jedynactwo, myślenie tylko o sobie, albo w niektórych momentach, e nie wiem, niebranie, no, no już nieważne. No. E kiedyś były takim wiecie, szpilą w, we mnie. No bo nie? ty myślałeś, że, tak nie, że, to że, nie że to nie jest prawda. Pe... I to jest też z jednej strony. Z jednej strony to jest trochę prawda o tobie, którą ty możesz od towarzystwa przyjąć w sposób śmieszny i teraz albo decydujesz, że mi to przeszkadza już, w moim życiu generuje to, bo wy ze mną jesteście i jakoś przełknęliście, no nie? Ale nie wszyscy to przełykają, jak twoi najbliżsi przyjaciele. Eee, ich już z nami nie ma. Ich już nie ma. Ale ta, ta kwestia mi pozwoliła nabrać takiego dystansu do swoich zachowań, niektóre odpuścić, może właśnie je zredukować. I ja na przykład wolę czasami obśmiać jakąś cechę czyjąś, która jest mnie bardzo męcząca. Bo żeby tak, rzucić kamyczek. i a, a z drugiej strony samemu odpuścić w ogóle te ciśnienie do drugiej osoby. Bo ja, żartując z ciebie, że jesteś tym kontrolantem mojego życia, no ci ja ściągam te emocje do tego kurwa, który mi się pojawia w danym momencie, no nie? nie? to to e, musisz przepracować jeszcze, No tak, ta, oczywiście, no nie? Tak, e... Ale właśnie to jest, tylko właśnie, bo mi chodziło cały czas o to, że jedyną osobą, która może stawiać te granice... No oczywiście, dobra, nie, nie mówimy o tym, że podejdę do, podejdę do starej babki w Biedronce i powiem <laughs> jakiś żart o starych ludziach, no bo wszyscy jesteśmy normalni, tak? Albo na plus minus. No chociaż, no właśnie. Albo nie, nie pójdę do kościoła i nie wiem, nie, nie powiem kawału o, nie wiem, cieśli na patyku, tak? No bo, bo, to, bo to jest obraz i jakby to już jest chamstwo i pchanie się tam, gdzie, gdzie cię nie chcą, ale mhm. jeżeli siedzimy, wiesz, albo ktoś, w ogóle nie rozumiem, jeżeli ktoś ogląda stand-up, który jest bardzo y, potrzebny, no tak jak błazen, mm -hmm. to są potrzebni ludzie, bo oni właśnie, to świetne, co powiedziałeś, ludzie przez te właśnie żarty z różnych zachowań, oni rzucają kamyczek do pomyślenia, y, do zastanowienia się, Ty, no może coś jest z tym żartem, nie? Z się. Z dystansuj się, z dystansuj się, do tego. się trochę... ale, ale pomyśl, czy może nie jest tym, bo tak jak stereotypy, jeżeli ktoś się w życiu kieruje stereotypami, jest debilem to nic sobie nie zrobisz dobrze, ale stereotypy skąd się biorą i pozwalają nam trochę yy, yy, tym, yy, tym potencjometrem po przekręcić, że może rzeczywiście, to tak jak trochę jak mówiłem o tym, że nie wiem, dres się bije z kimś w garniturze i to, że wiemy, że zazwyczaj pewnie ten koleś w dresie jest, yy, może być winowajcą tego, w innych sytuacjach pozwoli ci yy, zrozumieć, że no, pewne stereotypy, pewne zachowania mogą prowadzić do konkretnych zachowań. Nie jest to zasadą, nie jest to regułą, ale to są te błędy poznawcze, właśnie wynikają z tego, że to jest taki nasz system dobronienia się bardzo prosty i chwilowy mm -hmm, mm -hmm. Przed, przed zagrożeniami, czy przed jakimiś e, rzeczami, których nie chcemy. A propos poczucia humoru, y, ja wiem, że ty dużo stand-upów oglądasz. Nie, absolutnie. Z zachodniego internetu. Nie, dobra, dużo. Więcej ode mnie. No, na pewno. Na mnie, na mnie to nie działa jakoś. To nie jest mój, e, mój rodzaj poczucia humoru, e, ale odniosę się do, do, do pewnego... E, rodzaju humoru, mianowicie roast. Były mm -hmm, organizowane tam, jakieś tam, tak. takie roasty i tam mhm. były wyciągane różne takie rzeczy. Jedziesz jak dla po mnie, szmacie. Mnie, tak, jedziesz jak po szmacie i dla mnie, mimo że to jest tak ułożone, że to powinno być śmieszne, dla mnie to już miało niesmak. W pewnym momencie. Niektóre żarty, czy, czy takie, wiesz, na siłę wyciągnięcie czy tak, czy czegoś, żeby ośmiać. Osobiście wolę jakiś taki konstruktywny, inteligentny humor, wskazujący czy tam wbijający jakąś szpilkę, dającą do myślenia też, nie tylko, wiesz, dyskredytującą drugiego człowieka, drugą osobę, czy tak, dowale mu w żarcie, ale to jest na granicy serio i na granicy żarto, w, w żartu. W pewnym momencie ten roast. Yy, którego przesłuchałem, kilka, kilka jakiś tam yy, yy, rodzajów, był po prostu dla mnie niesmaczny. Nie Tylko, wiem. czy to oznacza, że, że nie powinni żartować z takiej rzeczy? Czy to oznacza, że może. Yy? Że, technika, że, nie że ten żart był źle napisany, że w ogóle właśnie nie było... Na siłę, takiej... według mnie to było na siłę dużo zrobione. Dużo żartów jest robionych okay. na siłę tylko po to, żeby ktoś tam się może zaśmiał i może mi się uda y, rozśmieszyć publikę. No tak, to ja rozumiem, że można opowiedzieć słaby żart, bo w życiu opowiedziałem miliardy słabych żartów, które może, y, mo, mo, może, może nikt nie zrozumiał i może wyszedłem na jakiegoś chama, tylko mi cały czas chodzi o to, że myślę, że to chodzi o intencję. Tak, ale te nie za, można w nich się zgubić czasami. Można, można. No, ale właśnie to, to jest poczucie humoru jest trochę jak. Kur, to, to jest, jest chyba z, granica. To jest trochę jak z widzeniem kolorów, no. To, że ktoś jakby tak. jest na przykład daltonistą, to nie oznacza, że ty nie możesz powiedzieć, że coś mhm. jest czerwone, bo on tego nie rozumie, bo on tego nie rozumie, że to jest czerwone. Ale czy to oznacza, że ty masz nie mówić, że to jest czerwone, bo on tego nie rozumie? Zobacz Wojtek, jesteś, jesteś człowiekiem, który żartuje z kogoś i, i robisz to w dobrych intencjach, ale powiedz mi, czy, czy czasem zdarza ci się, że, że wiesz, że możesz przekroczyć tą granicę żartu i się powstrzymujesz? Czyli wiesz, jak komuś w żarcie powiedzieć, ale stwierdzasz, że jak powiesz za dużo, to już będzie przekroczenie tej granicy. Tak, bo, bo ja, tak, no tak. I, to, i to jest właśnie to clue tego, że ja wiem, że mogę wykorzystać jakieś tam swoje szybkie myśli, żeby komuś dosrać, ale no to jest oczywiście mój osąd, który pewnie tyle samo razy był dobry, co tyle samo razy był zły, no bo to jest jakby ryzyko, które podejmujesz, żeby powiedzieć mm -hmm. coś śmiesznego, jakąś ripostę i tak dalej, ale no na przykład przy nowo poznanych osobach albo gdy widzę, że jak widzę, że jak przychodzi jakiś koleś, samiec alfa i tak dalej, to mam o wiele mniejszy poziom yy, mojego yy, samozachowania i pozwalam sobie na więcej, no bo myślę, że on po prostu, nawet jak mu się nie spodoba, to zaciśnie zęby. Jakbym spotkał kogoś, to widzę, że na przykład nie jest pewny siebie, że ma jakieś du dużo kompleksów, mm -hmm. albo na jakieś żartowanie, nie wiem, przy przyjdzie niski, gruby koleś, a absolutnie nie, bym w życiu nie powiedział żartów, o, że jest niski i gruby, albo że się jąka, bo dla mnie to jest takie, no, bazowanie na takich prostackich tak, tak. dość. Ale jak już na przykład, nie wiem, ci by urwało rękę, to, to liczna żartę o urwanej ręce, no? Bo wiem, że ty to podniesiesz. Szczerze, może mogę. Rękę? Mogę, mogę jedną. Ej, patrzę, tę rękę, którą ci urwa, mogę pożyczyć? Na przyszep. E... Szybka robota. Czu czuję się niezręcznie. Ale wiesz, wiesz o co chodzi? Że jakby, no... A do czego chcesz pożyczyć? Bo gadaliśmy kiedyś A o przeszkodzie. Nie wiadomo, wiesz, jak to się. ja nie jestem taki młody, Marcin. Ale... Zużyta ręka. I właśnie o to chodzi, że tak parę razy pewnie musiałem kogoś przeprosić, ale to też wynika, ja wiem, że jak chcę komuś dostrać, to. Tak. Do, można, do... się można, można się w tym zatracić. Można się w tym zatracić. I dlatego chodzi o to, żeby robić to z sensem, ale też musisz, mus, musisz brać, tak jak ja mówię o sobie, jak komuś coś powiem i wyjdzie nie tak, jak ja sobie myślałem, bo ja wiem, kiedy chcę dowalić, i jakby głównie mnie trochę obchodzi co pomyśli, ale no to jest też prosty sposób do sprowadzenia kogoś w dyskusji, jak już ktoś przekracza ktoś przekracza jakieś granice, ale takiego wykorzystywania żartu tylko dla pokazania swojej no, siły, no, no, to no, uważam no, no. Za, za dość słabe. No, kto tu przyszedł do nas? Halo, otwórz te drzwi i wejdź tu. 18. Tak, no, no, już, widzicie, już, widzicie, już, widzicie, już nas tutaj ściągają. My tutaj nas, się rozgadaliśmy. Nasze grupy. Także my kończymy. Paweł, to nie będzie się słychać, ale powiedz, czy poczucie humoru ma granicę? Nie ma. Nie ma. Czyli na przykład żarty z kościoła ciebie śmieszą? Niektóre pewnie tak. O, ale i jak to ostatnio... I na, i na, ale czekaj, na tym powinniśmy zakończyć. Jeżeli coś jest śmieszne i nigdy nie masz y, wzoru na to, co będzie śmieszne, ale kto nie próbuje... No ostatnio musiał zdzierżyć mocno, jak żartowałem z jego y, rocznego synka, to już tak mówił, patrzyłem w jego oczy i mówię o, o... Ale patrz, przyjechał do nas. Przyjechał, <laughs> czyli podniósł. To. Także zwijamy, zwijamy cały Majdan, jedziemy pożartować o kościele. No właśnie. O i o dziewczynach, które mają starych chłopów. <grym <grym I, ły kończymy. I łysych. I łysych, i Sam. rudych, <grym> i wszystkich. Będziemy żartować, nie obrażajcie się. Do widzenia, cześć, hej. Dziękujemy. Pa.